Dobry wieczór. Cześć. Gdzie ja mam laptopa? Tutaj. A, no, dobra. To patrzę, czy ktoś wpadł z jesteśmy, do nas. Jesteśmy prawie gotowi. Jak widzicie, musieliśmy się, a może nawet tego bardzo tak nie widać, bo staraliśmy się trochę to ukryć, ale jesteśmy tutaj trochę obstawieni różnymi rzeczami, które przywieźliśmy z Japonii albo które dostaliśmy od przyjaciół. Mamy tego w domu bardzo dużo. W ogóle mam wrażenie, że cały czas, chyba 3 lata już mieszkamy w tym mieszkaniu, ale cały czas jeszcze nie wszystko jest rozpakowane, bo tych pamiątek jest mnóstwo. Wybraliśmy dla Was dzisiaj kilka rzeczy, takich naszych najulubieńszych, albo takich, które, z którymi wiążą się jakieś ciekawe historie. I mamy nadzieję, że trochę Was zainspirujemy tym. Oczywiście pewnie połowę tych rzeczy sami znacie, albo przywozicie z Japonii, albo dostawaliście, albo może coś kupiliście przez internet, więc pewnie niektóre te rzeczy są też u Was w domu. Natomiast myślę, że dla tych, którzy planują wyjazd, będzie to taka trochę podpowiedź, za czym się rozglądać na miejscu. Ej, w ogóle jak macie... Do czego? A, nie ta kamera. Jeszcze raz, trochę się gubię. Jak jesteście, bo widzę, że jest na Facebooku trochę osób i na YouTube też. YouTube mi się zamknęło, ale też jest, widzę, parę osób. To dajcie znać, to się będziemy witać. A ja idę Aśce przełączyć komputer, żeby mogła pokazywać też z komputera. To ja przy okazji jeszcze Was zachęcę do tego, żebyśmy trochę tak bardziej interaktywnie tutaj działali. Jak zawsze mamy tutaj możliwość rozmawiania z Wami na żywo, czyli możecie z nami tutaj pogadać telefonicznie, więc można do nas zadzwonić. Ja jeszcze szybko tylko przypomnę ten numer. Ten numer do nas, już momencik. Jeszcze się go nie nauczyłam, bo to specjalnie jest numer dla Was. Okej. Ten numer podany jest też oczywiście w opisie wydarzenia. Sekundę. O nie, Konrad mi tu się rozłączył. Ja Ci go na ekranie wyświetliłem już w międzyczasie, nie wiem czy widzisz. Nie, nie widzę. O, 510-486-024. 510-486-024 to jest telefon specjalnie dla Was. Możecie do nas dzwonić i opowiedzieć trochę o swoich ulubionych rzeczach albo na przykład o takich, o których zapomnieliście podczas podróży i chcielibyście po nie wrócić, albo o których marzycie, bo wiem, że niektórzy jeżdżą do Japonii po konkretne rzeczy, po konkretne gadżety, czy to właśnie jakieś kimona, czy to jakieś samurajskie miecze i inny ekwipunek, czy coś kulinarnego, no to wiadomo, że każdy sobie coś tam planuje. Ja mam podejrzenie, że komentarze nie działają na Facebooku. Znowu coś Facebook zepsuł, bo nikt nic nie pisze. Mam nadzieję, że się zaraz to wszystko rozbuja. Dobra. Postanowiliśmy, że podzielimy te nasze znaleziska, nasze zdobycze na kilka takich sekcji. Ja tu będę sobie trochę zerkała do komputera. A mianowicie na pamiątki takie związane z kulturą tradycyjną, na pamiątki związane z popkulturą, z anime. Trochę o ciuchach, tekstyliach opowiemy. O różnych innych dziwadłach, trochę o spożywce. I myślę, że chyba warto zacząć od tego... Tu mi chyba coś jeszcze ten hałasuje. Chyba warto zacząć od coś tego... Coś szeleścisz. Tak, szeleszczę właśnie. To jest jedna z moich zdobyczy. Koszulka z Doraemonem, ze wzorem takim dosyć charakterystycznym, bo to Murakami zaprojektował ten wzór, on jest taki znany, ale będziemy za chwilę jeszcze o tym opowiadać. Dobra, my mamy jakieś koszmarne, kosmiczne opóźnienie dzisiaj na tym streamie, słuchajcie, bo dopiero widzę, że ja tam na live'ie przełączam Aśce laptopa, jak to teraz mówię. W każdym razie cześć Maja, cześć Jowita i cześć Michał. Michał, co dzisiaj było na obiad?
Coś mi się tu pozmieniało, bo to jak ty mi przyłączyłeś ten ekran, to mi się wszystko pozmieniało. Okej, dobra. Myślę, że zaczniemy właśnie od tych gadżetów. I cześć, Basia. Związanych z taką, można powiedzieć, kulturą tradycyjną. Ja sobie przygotowałam kilka moich takich, tu mam stolik, wy go nie widzicie, bo Konrad go wyciął, ale tu mam cały taki stolik z gadżetami. I cześć, Mister Keldor. I powiem wam może najpierw o tych rzeczach, które przywiozłam z Japonii, z mojej pierwszej podróży. Bo wiadomo, że jak jedzie się po raz pierwszy, to wtedy człowiek po prostu jest onieśmielony, nie może się napatrzeć na te wszystkie rzeczy i tak naprawdę chciałby chyba łapać po sztuce wszystkiego. Mi bardzo tak naprawdę zależało na kilku drobiazgach, które koniecznie sobie chciałam przywieźć i jednym z nich była laleczka Kokeshi. A laleczka Kokeshi, zaraz wam pokażę zbliżenie, bo zrobiłam zdjęcie też po to, żebyście trochę więcej szczegółów mogli zobaczyć. To jest taka drewniana lalka, która tak naprawdę ma tylko głowę i korpus. A ja się będę dalej witał. Cześć Tomasz, cześć Adam i cześć Agnieszka. I tak naprawdę to, co trzymam w ręku, to jest taka bardziej nowoczesna laleczka, bo to też oczywiście zależy od regionu, od historii, od tego, jak to się tam wszystko układało. W różnych regionach różne były jakby style rzeźbienia tych laleczek, ale możecie się spotkać z takimi bardziej tradycyjnymi, które są wąziutkie i mają taką szeroką, większą głowę, kulkę, która jest dodatkowo lekko podrzeźbiona, a przede wszystkim malowana. To, co przywiozłam, to są takie chyba teraz bardziej rozpoznawane lalki. Mam tu zresztą drugą też, podobną. Ale cały czas one są drewniane i mi się one bardzo, bardzo kojarzyły z tym, co, że tak powiem, można klasycznego postawić w domu, taką właśnie pamiątkę. Przy czym pamiętam, że tą pierwszą laleczkę kupiłam dokładnie w sklepikach w okolicy Nakamise, czyli w okolicach świątyni Sensoji. To jest ta najbardziej słynna świątynia w Tokio, taka czerwona, pewnie ją kojarzycie. Cześć Przemek, cześć Kasia. I powiem wam szczerze, że dosyć dużo czasu zajęło mi, żeby ją kupić, bo ponieważ ja zawsze tak, może nie wszyscy wiedzą, ale od wielu, wielu lat sympatyzowałam z subkulturą gotycką, metalową, to dla mnie zdecydowanie kolor czarny był zawsze taki najważniejszy, czarny i fioletowy. I uparłam się, że chcę kupić Kokeshi w kolorze czarnym. Nie było to wcale łatwe, bo przede wszystkim można było znaleźć Kokeshi czerwone lub żółte, czyli z takimi kolorami, które w azjatyckich kulturach są kojarzone ze szczęściem, z bogactwem. Tą czarną w końcu udało mi się znaleźć, ona była gdzieś upchnięta z tyłu na półce. Musiałam aż poprosić sprzedawcę, żeby mi ją tam gdzieś wygrzewał. Tą fioletową kupiłam później, podczas kolejnych podróży, natomiast możecie zobaczyć, że one obie mają takie kwiatowe wzorki. Czarna, jeżeli się przyjrzymy, to są to prawdopodobnie kwiaty śliwy, a właściwie moreli japońskiej, czyli ume. Fioletowa ma motyw w kwiaty sakury, czyli ten motyw taki najbardziej charakterystyczny, czyli kokeshi z sakurami. Barbara napisała, że ona wracając z Japonii na pewno będzie miała nadbagaż. Coś możesz powiedzieć na ten temat? Ja? No. W ogóle zawsze jak wracamy z Azji, to mamy nadbagaż. Przyznam się szczerze. A ostatnio to żeśmy w ogóle całą walizkę nadali. Moim takim najbardziej niecnym do tej pory chyba uczynkiem to było to, jak wracaliśmy z Indii i ja miałam 7,5 kilo nadbagażu i to wszystko władowałam do specjalnie kupionej damskiej takiej płóciennej torebki. Miałam tam metalowego na taradzie, kamiennego Buddę, w ogóle wszystkie najcięższe rzeczy i po prostu udawałam, że to jest taki mój bardzo fajny, lekki bagaż podręczny i to 7,5 kilo władowałam do takiej małej siatki. Natomiast faktycznie w zeszłym roku było tak, że
trochę to była chyba akcja, z tego co pamiętam, zaplanowana, bo jak lecieliśmy na Tajwan, do Japonii w zeszłym roku, to już rok temu było, to Konrad z prezentacją poleciał bez głównego bagażu, chociaż mieliśmy go... Podręcznym, tak. Ale tak. Problem był taki, żeby wysłać, słuchajcie, paczkę, żebyśmy wysłali do domu po prostu paczkę pocztą, ale jak sprawdziliśmy, jakie są ceny, to wyszło, że nam za różne tam gadżety, gifty, które kosztowały 300 zł, 350 czy coś koło tego, musielibyśmy zapłacić drugie tyle, żeby to wysłać pocztą. No i korzystając z tego, że nie miałem bagażu nadanego, kupiliśmy walizkę. Walizka trochę kosztowała, no ale tej walizki dalej będziemy mogli używać. Walizka jest piękna, jest różowo-fioletowa, czyli totalnie japońska i ja ją bardzo chciałam mieć. Nawet specjalnie mieliśmy taki plan, żeby wybrać najtańszą, taką, byle tylko przeleciała i do wrzucenia, bo raczej nie korzystamy z walizek, tylko zawsze idziemy z plecakiem. Ale jak zobaczyłam tą taką w kolorze kwiatów wiśni, różowo-srebrną walizkę, to stwierdziłam, że chyba ją chcę mieć i że na pewno będzie mi potrzebna na wszelakie konferencje. Więc przylecieliśmy w październiku, chyba jeszcze jedną podróż tylko odbyliśmy bez tej walizki, no i dopadł nas COVID, więc walizka nigdzie więcej nie poleciała, ale rzeczywiście, słuchajcie, naładowaliśmy ją na maksa, tak rzeczami z Don Quixota, o którym jeszcze będziemy mówić, i jedzeniem z jakichś dyskontów i sklepów, że no tak, przywieźliśmy sporo rzeczy z Japonii, a weźcie pod uwagę to, że ta Japonia to był nasz przystanek w drodze jeszcze na Tajwan, bo to był tak naprawdę środek naszej podróży, więc my tą walizkę chyba, pamiętam, oddaliśmy potem do przechowalni i przez całą resztę wyjazdu azjatyckiego czekała na tak. nas. Mieliśmy punkt programu, jak wracaliśmy do Tajpej, żeby odebrać naszą walizkę. Po nocy. Specjalnie z bagażu. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz, zanim będziemy do tych rzeczy, suwenirów przechodzić, to chciałem wam powiedzieć o dzisiejszym soundtracku, bo puściłem taką muzykę w tle, bardzo klimatyczną i kojarzącą się nieco z Japonią. I to nie jest przypadek, ponieważ jest to ensemble, który nazywa się Kyoto Connection i który już od chyba 3 albo nawet 4 lat właśnie puszczamy przy okazji wszelkich naszych live'ów. Tak, towarzyszy. Jest to o tyle sympatyczna kapela, że udostępnia swoje kawałki do pobrania za darmo, więc wystarczy wejść na ich stronę kyotoconnection.com i można sobie pobrać od nich muzykę. I naprawdę jest klimatyczna. Tak, i dwie nowe płyty się w 2020 pojawiły, więc to jest tak naprawdę u nas premiera tych płyt. Ja cię poproszę, żebyś teraz mnie przyłączył na mój laptop na chwilę. I teraz właśnie możecie zobaczyć te moje drewniane kokesi z bliska. Czyli widzimy, że czarna ma motyw ume, fioletowa motyw sakury, nawet opadających płatków. Ale chciałam wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą przywieźliśmy tym razem z dosyć odległego krańca Japonii, bo z Yakushimy. Jak zobaczycie tą drewnianą buteleczkę, ja ją mam tutaj przy sobie. O. I nie bez powodu ją wącham, bo ta buteleczka została zrobiona z lokalnego drewna. W ogóle Yakushima to jest ta wyspa, którą możecie kojarzyć w ogóle z filmem ze Studio Ghibli o księżniczce Mononoke, czyli Mononoke Hime. I ta wyspa jakby zainspirowała Miyazakiego do stworzenia tego filmu. Ta wyspa słynie z tego, że rosną tam kilkusetletnie, ale niektóre mają nawet kilka tysięcy lat, drzewa cedry Yakusugi. I to drewno jest jednym z właśnie takich jakby rarytasów, ozdoby z niego. Oczywiście niekoniecznie z tych drzew, które są zabytkowe, bo te są w rezerwacie i można je oglądać, można czytać o nich różne opisy i poznawać ich wiek. Natomiast ogólnie z tego gatunku tworzone są pamiątki, one mają niesamowity zapach. Są dosyć kosztowne, ale bardzo nam właśnie zależało, żeby kawałek Yakushimy zabrać ze sobą do Polski. I wtedy pamiętam, Konrad chyba nawet za moimi plecami kupił ten wazonik, który u nas na półce razem z kokesi stoi. Co jakiś czas sobie do niego zaglądamy, wąchamy go i to drewno rzeczywiście pachnie.
I w ogóle to te różne pamiątki, takie klasyczne, to trzeba pamiętać o tym, że nie tylko wizualnie, nie tylko w dotyku, tylko właśnie bardzo często inne zmysły też mają być drażnione. I ci, co byli zeszłym razem na naszym live, czyli 2 tygodnie temu, pewnie pamiętają to naczynko, które pokazywałam. Ono też dalej pachnie. To jest skrzyneczka masu, to od odmierzania ryżu albo alkoholu. Można w nim serwować alkohol. W tych czasach tak się właśnie robi, że serwowany jest w nim nichąsiu. I właśnie to jest bardzo istotne, że jeżeli przywożycie sobie jakiś drobiazg z Japonii, to właśnie, żeby zwrócić uwagę nie tylko na teksturę, na fakturę, na wygląd, na kolory, ale też zapach bardzo często jest dosyć takim istotnym aspektem tej pamiątki. Zresztą bardzo często w opisach tych przedmiotów, które kupujemy, czy na etykietach jest nawet pokazane, żeby wąchać, bo to jest cenne. Kolejną rzeczą, którą przywiozłam z Japonii z pierwszej podróży, i to też była pamiątka taka nawiązująca do kultury klasycznej, to jest właśnie ten wachlarz. Wachlarz nierozkładany, wachlarz, czyli uciła. I jest to wachlarz, jak widzicie, z wizerunkiem wielkiej fali z Kanagawa, czyli przedstawia jedno z najsłynniejszych japońskich drzeworytów. Ja tutaj też za chwilę, momencik, jeszcze nie przełączaj, bo tu muszę sobie posprzątać. O, już Wam pokażę na zdjęciu w lepszym świetle. Moment. O, już można zobaczyć. O. Ten mój wachlarz z wielką falą z Kanagawa, także z drewnianą rączką, taki bardzo, bardzo elegancki. Przyznam się, że ten wachlarz dostałam w prezencie od współpracowników, z którymi wtedy się spotkałam na konferencji od Japończyków. Jest to dla mnie bardzo, bardzo ważna pamiątka. Takich wachlarzy uciła my mamy w domu sporo, nawet pewnie parę razy mogliście nas na jakichś live'ach widzieć. Czasami są to takie bardziej nowoczesne, plastikowe, z logiem jakiejś korporacji. Ja chyba mam z logiem linii lotniczych Japan Airlines, czyli z JAL-em taki wachlarz, ale mam też kilka innych. Natomiast w mojej kolekcji wachlarzy znajdują się też wachlarze te takie składane. I tutaj mam wachlarz, który przywiozłam z Kyoto. Okay. Skrzyneczce. W ogóle to on ma taką złotą lotkę, certyfikat, że to jest taki dosyć znany sklep w Kyoto. I on jest bardzo, bardzo delikatny, jest srebrny, zaraz Wam też pokażę na zdjęciu, ale to też jest jedna z moich najcenniejszych pamiątek. To nie jest taki wachlarz ze sklepu stojenowego dla dzieci, ale właśnie taki bardzo, bardzo elegancki, prawdziwy wachlarz. Wachlarzy tych składanych też mam kilka, nawet jeden pamiętam chyba podczas którejś podróży gdzieś na jakiejś wirowej alejce znalazłam, męski wachlarz, ale bardzo go lubię, mam go gdzieś schowany. Nie miałam go komu oddać, a było już późno, więc nie było sensu w turystycznym miejscu, które zamykano, odkładać go na półkę czy gdzieś tam na ławeczkę, bo pewnie byśmy tak zrobili. Stwierdziłam, że będzie zaraz padało, więc go przygarnę. Maja napisała, że jeszcze nie miała nadbagażu nigdy. Wszystko przed tobą. I zaraz Wam pokażę z bliska ten wachlarz. O, już można. Jak widać, on jest właśnie taki srebrny i ma bardzo dyskretne zdobienia. Często niektórzy ludzie się dziwią, czemu tu nie ma na tych wachlarzach tych takich właśnie uznawanych za eleganckie, za piękne, wielu ozdób. No po prostu no, są też takie, ale to taka bardziej cypelia. Oczywiście takie dyskretne ozdoby są bardziej eleganckie. Wachlarze też oczywiście mają motywy,
które są sezonowo dopasowane, czy do kimona, czy do jakiegoś innego stroju, więc te motywy mogą się zmieniać. Ja tutaj mam ptaki i z tyłu jeszcze nie widać, ale jeszcze z drugiej strony też są bardzo drobne tutaj takie motywy takich traw. I to są takie właśnie rzeczy, które w pierwszej chwili mi się bardzo kojarzyły z Japonią. Ja chciałam przywieźć właśnie wachlarze, chciałam przywieźć kotka manekineko z machającą łapką. Dzisiaj go nie będziemy pokazywali, bo chyba milion razy już go pokazywaliśmy, ale zależało mi, żeby to był kotek z baterią słoneczną, żeby machał tą łapką non-stop. Jak ktoś był za 10:07, to pokazywaliśmy go na wideo, tam intro. Tak, więc kotek manekineko w wszelkich postaciach, czy ceramicznej, czy właśnie takiej trochę w stylu zabawki, która na baterie, czy tam na właśnie ogniwo słoneczne macha łapką, no to są wszędzie. I wcale niekoniecznie one są uznawane, te rzeczy, za jakiś taki typowo turystyczny krab, że to tylko dla turystów, bo rzeczywiście dokładnie takie same widywaliśmy w sklepach, wydawaliśmy przy wejściach do restauracji, czyli przy różnych właśnie biznesach. Natomiast bardzo istotne jest, w którą łapką kotek macha. Ja chyba wtedy z niewiedzy kupiłam kotka niewłaściwego, bo nasz kotek, już nie pamiętam, ale macha tą łapką, lewą. Tak, łapką, która ma przynosić korzyści dla biznesu. To jest zła łapka. To jest dla biznesu, a nie dla takiego domowego. Bo ja znalazłem ikonę do naszej aplikacji Manekineko i przerobiłem, spojrzałem na naszą Manekineko i przerobiłem łapkę na drugą stronę. Czyli to znaczy, że być może kiedyś nasza działalność będzie nam dużo pieniędzy przynosiła. W ogóle, jakbyście nie byli na poprzednim live'ie, to wypuściliśmy taką fajną aplikację na telefony. Nazywa się ona, jak widać, Frazy do Japonii. No i można sobie wejść po prostu na... Jej się nie ściąga ze sklepu z aplikacjami, bo to jest taka aplikacja w oparciu o www działająca, ale jak najbardziej działa offline. Jak najbardziej można sobie przeczytać, jak to jest po japońsku. Nie mam koronawirusa. I jest to dostępne na... A nawet usłyszeć, bo gada ta aplikacja. Jest to dostępne pod adresem frazy.dojaponii.pl. A jakbyście nie zapamiętali, to dopiszcie się do nas na listę przydasiów japońskich, czyli dojaponii.pl, i wtedy będziemy jeszcze dawać znać na ten temat na pewno nie raz. Przyda się wszelkie, czy to materialne, czy właśnie takie wirtualne, bardzo, bardzo lubimy. Ja chyba nawet za bardzo, bo teraz jak patrzę na te różne rzeczy, to nie wszystko się w domu przydaje, ale są też takie rzeczy przydatne. Ale jeszcze chciałam Wam pokazać kilka tych właśnie mniej przydatnych rzeczy, ale nie do końca. Bo mówiliśmy o kotku Manekineko, a tutaj mamy figurkę właśnie, czy ktoś może wie, co to jest, jak się nazywa. No wiesz, jak będziemy na czat dzisiaj czekać, to możemy się nie doczekać, możemy tutaj namiot rozstawić na live, bo mamy mega duże opóźnienie. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak z minutę przynajmniej jest opóźnienia. Także myślę, że sama musisz sobie odpowiedzieć na zagadkę. Więc ufam, że dużo osób wie, co to jest. To jest papierowa figurka Daruma i jak widzicie, ona ma tylko jedno oko. Mianowicie taką figurkę kupuje się w ogóle bez namalowanych oczu i samemu się takie oko maluje, jednocześnie wypowiadając sobie jakieś życzenia albo plany. I można to powiedzieć, że to jest takie zawiązywanie transakcji z Darumą, że jeżeli on będzie nam pomagał w tym, żeby nasze życzenie się w danym roku spełniło, to jest właśnie istotne w danym roku, to dostanie drugie oko, czyli musi się napracować na tyle, żeby na to oko drugie zasłużyć. I co jest bardzo ważne, Japończycy te figurki
Właśnie jak to życzenie się spełni, przed końcem roku palą świątyni. Tak. Trzeba je spalić, bo inaczej można na siebie ściągnąć nieszczęście. Ale żeby nie było, to nie jest plastik. Tak, to są papierowe figurki. One mają różne malowania. Ja się o tym całkiem niedawno dowiedziałam od Adriany Wozińskiej, która jest specjalistką od japońskich zabawek, że są naprawdę przeróżne, bardzo charakterystyczne dla danych prefektur czy miast wzory i w niektórych wersjach, ja kojarzyłam przede wszystkim właśnie tą klasyczną czerwoną, ale w niektórych wersjach mogą mieć różne kolory, a nawet mogą mieć przyklejone brwi z króliczego futra. Cieszę się, że nie mamy takiej z króliczym futrem, mamy zwykłą papierową czerwoną. Chyba tą najbardziej klasyczną i one są w różnych rozmiarach. My naszej nie spaliliśmy. Ten Daruma przyleciał z nami. Ty go kupiłeś chyba, jak lecieliśmy oddzielnie z Japonii, chyba w 2015 roku, albo 16. Słuchajcie, to było tyle czasu. Tak, bo czasami się zdarza... Kto w ogóle tęskni za Japonią, ręka do góry na live. Matekineko. Dobra. Z takich jeszcze pamiątek, na które warto zwrócić uwagę, to jak będziecie w różnego rodzaju świątyniach i szukacie czegoś właśnie takiego specjalnego, niekoniecznie made in China, to można szukać oczywiście tabliczek wotywnych EMA, na których się pisze życzenia i jeśli je normalnie zostawia w Japonii jako na zasadzie takiej intencji, żeby się spełniła, ale ja kilka tabliczek EMA zakosiłam. No kupiłam, wzięłam ze sobą do domu, ale w niektórych świątyniach można znaleźć także inne pamiątki. To akurat jest figurka dzwonek ceramiczny z Kuramayama, czyli z góry Kurama, która się znajduje niedaleko Kyoto. Tam na szczycie tej góry Kuramayama jest świątynia Kuramadera i tygrysy właśnie są jakby jej symbolem. I zaraz wam pokażę też na zdjęciu, że nie jak ten mój wygląda. A zanim Aśka tutaj znajdzie swoje zdjęcie, to może dajcie wyznać. Co wy najfajniejszego przywieźliście z Japonii? Można zadzwonić też do nas. Można zadzwonić, albo napisać na czacie. W komentarzach, Konrad będzie z opóźnieniem to odczytywał. Dobra, czyli jak spojrzycie naraz na zdjęcie, to wyraźnie widać, że jeden tygrys jest zadowolony, a drugi niezadowolony. Pokażesz mój pulpit na chwilę? Jakbyś podejrzała sobie podgląd live'a, to tam widać. Tak. I żeby nie było, zdjęcie było zrobione dzisiaj na tle wyhodowanych przeze mnie i rozmnożonych aksamitek. Tak chciałam, żeby... Tam sprawić kolorystyk... jeszcze czerwona tak, lampka pali. Tak, myślałam, że musi być zielona, jakoś tak się pogubiłam. Dobra. Rzeczami... To jest technika. Które też podczas jednych z pierwszych wizyt chcieliśmy przywieźć, a mianowicie dowiedzieliśmy się, że ich potrzebujemy na miejscu, to są hashioki, czyli podstawki pod pałeczki. I też może tutaj nie za bardzo je widać, ja tutaj wybrałam sobie kilka. Zaraz wam pokażę na zdjęciu zbliżenie, jednak te zdjęcia to był dobry pomysł. Już. Hashioki oczywiście my kupujemy wszystkie koty, jak tylko spotkamy. I kupujemy też hashioki w kompletach, czyli w sensie po dwie sztuki, tak żebyśmy razem mogli zjeść. Czyli możecie zobaczyć, że są dwa koty, dwie ryby fugu. A tu akurat na zdjęciu tam jest jedna rybka, nie wiem czy to jest chyba dab, tak? Jak to się po polsku nazywa? Gram dużo w Animal Crossing i wszystkie ryby teraz po angielsku nazywam. Czyli to jest albo... Seabass? Nie, Seabass, to jest dab chyba. Może ktoś rozpozna. No bo oczy ma... Ale oczy ma z tej strony, czy nie? No, dobra.
W każdym razie Hashioki to jest cudowny prezent, który możecie razem z pałeczkami skompletować taki właśnie zestaw dla kogoś bliskiego, czyli jakieś eleganckie czy jakieś charakterystyczne pałeczki i do tego podstawka i to naprawdę będzie docenione. My oczywiście pałeczek kupujemy dużo. Ja tu mam pudełko z gadżetami. O, mam dużo pałeczek. Znowu robisz ASMR na live'ie. Mam trochę tutaj różnych, bo oczywiście pałeczek mamy dużo. Mamy takie pałeczki prostsze, mamy takie bardziej, to chyba są z pierwszej podróży, z wizerunkiem wojowników, no, nie chcę tutaj używać słowa samuraj, ale wojowników japońskich, czyli dwie pałeczki tworzą jakiś wzór. Te to były chyba kupione tak na zasadzie właśnie pamiątki jakoś przy jednej z pierwszych wizyt, ale używamy ich praktycznie codziennie. Są w życiu i są naprawdę spoko. Praktycznie codziennie od kilku lat. Chcecie praktyczną poradę dotyczącą pałeczek, to mogę pałeczkę? Tak. To dobrze, żeby miały na... Nie wiem, czy to widać. Na moim zdjęciu. Na moim zdjęciu widać. A, dobrze, żeby miały na końcu takie fajne karbowanie. Wtedy łatwiej się łapie ramen, sobę, inne makarony japońskie, a nawet włoskie. Przepraszam. Ale pałeczki mogą być różne. Tutaj mamy też na przykład pałeczki do gotowania. I takie... Takie długaśne. Długaśne, tak, że można czy w jakimś tam na patelni, czy w jakimś garze poprzekładać. Mogą być takie klasyczne, drewniane, mogą być nowocześniejsze, silikonowe. Te silikonowe też mają tutaj takie perforacje. Silikonowe więc... to chyba nawet do piekarnika można, nie? Tak, znaczy drewniane też można używać. Ale warto zwrócić uwagę właśnie na żeby kupić nie tylko pałeczki do jedzenia, czyli na zasadzie sztućców, ale też żeby takie do pomocy w gotowaniu, bo naprawdę czy zamieszać zupę miso, czy jakieś danie, czy potem nakładać, serwować, to tymi dużymi jest o wiele wygodniej. I my chyba kupowaliśmy w takich zestawach po 3 różnej długości, dostosowane do różnych garnków, to jakieś grosze kosztowało, bo to było w sklepie stujenowym. O stujenowcu jeszcze będziemy oczywiście mówić, ale jeszcze tak, żeby opowiedzieć troszeczkę, może dokończyć ten temat pamiątek klasycznych, to ja jeszcze pokażę Wam jedną rzecz, na którą też chorowałam. Kupiliśmy to w czasie drugiej podróży do Japonii, a mianowicie klapki Geta. To są moje ukochane klapki, kupione w 2012 roku i cały czas mi służą. Chodziłam w nich i po dworze, i po domu. Zaraz wam też pokażę zbliżenie. One nie są jakieś, że tak powiem, super eleganckie, bo to są klapki, które się zakłada do, można już pokazać, zakłada raczej do yukaty albo do jakichś takich nawet codziennych strojów, nawet takich w stylu yofuku, czyli zachodnich. I są zrobione bardzo prosto. Są albo przewiercone z supełkiem, tutaj właśnie takie są supełki, albo coś jest dodatkowo zamocowane. Mi się tutaj już lekko trochę zużyły te buty. Niektóre mają dodatkowo gumową właśnie podkładkę, żeby było widać, że... Teraz prosimy prezentację, jak brzmi Majko na deptaku w Kyoto. Ale to ona chodzi trochę w innych butach. W trochę innych klapkach. O Jezu. Ktoś właśnie strzelił jackpota. Oczywiście tych japońskich butów w stylu klasycznym jest kilka rodzajów. No, my najczęściej rozróżniamy właśnie geta, takie drewniaki, zori plecione ze słomy albo na przykład zori eleganckie do kimona. I tutaj też mam ochotę powiedzieć, że jak ktoś gra w Animal Crossing, to pewnie świetnie te rzeczy znacie, bo w sklepiku się pojawiały. Przemek napisał Akihabara splądrowana.
Najbardziej nietypowe gadżety to opaska na oczy do spania z grafiką oczu postaci z anime Megumin z Konosuba. Na Przemkę zawsze można liczyć, że to będzie jakiś taki gadżet anime. To możemy też przejdźmy w takim razie do tej naszej sekcji tych pamiątek takich właśnie bardziej popkulturalnych. No my nie będziemy dzisiaj Wam pokazywać, przebierać się w yukaty. Na blogu są oczywiście takie nasze zdjęcia, czy to z onsenów, czy to z jakichś innych takich tradycyjnych miejsc, na przykład z ryokanu, ale oczywiście kupiliśmy yukaty. My nasze yukaty chyba mamy z onsenu, kupione chyba w onsenie. Czyli takie prawdziwe bawełniane do... Tak. Nie takie to super. Były kąpielowe. Tak, kąpielowe. Nie takie super wyjściowe. Chociaż ja w nich i chodziłam na Matsuri, ale właśnie takie bawełniane, które pochłaniają wilgoć i się nadają właśnie do onsenu. Można je do szlafrokowania się. Tak, użyć. Ale dzisiaj ich nie będziemy zakładać. Trochę przygotowałam Wam ciuchów do pokazania. Już parę okazji było chyba, żeśmy je zakładali na jakieś eventy. Na pewno na Matsuri w nich Matsuri byłaś. Tak. Ja chyba raz też byłem w swojej gdzieś. Potem już się nie dało mnie przekonać do tego. Nie wydaje mi się, żebyś... No, ale okej, dobra. Dobrze, ale to może przejdźmy w takim razie już do tych pamiątek związanych z popkulturą Japonii. Przed chwilą słyszeliście odgłos, takie fanfary i bekanie. Co on robi? On żre. Beka. No ale to z takim małym zastrzeżeniem, słuchajcie, że te popkulturowe... Nie da mi dojść do słowa. Z tym zastrzeżeniem, że te popkulturowe gadżety to wszystkie z Chin pochodzą, nie? To anime, na podstawie których powstały te gadżety, są japońskie, a same plastikowe gadżety już niekoniecznie. Część z nich można jak najbardziej kupić w Japonii w takich sklepach właśnie z gadżetami, czy w Akihabarze, czy w Nakano Broadway, czy gdzieś na Odaibie. I jak najbardziej one tam są, ale część, no potem się okazuje, że są produkowane w Chinach, więc można je kupić też w innych częściach świata. Także jakbyście do Japonii się na razie nie wybierali, to część japońskich gadżetów można dostać po prostu na Ali. Na przykład, słuchajcie, po naszej pierwszej podróży ja zobaczyłam w internecie, że wszyscy piszą, że najlepszą pamiątką z Japonii jest z kolei inna skarbonka z kotkiem. To jest właśnie to, co mamy na naszym zdjęciu wydarzeniu. To już było spoilerowane, tak, bo to było na wydarzeniu. I to jest kotek, który po prostu kradnie ze stołu pieniążki. Ja strasznie płakałam, że nie kupiłam tej skarbonki. Potem się okazało, że jak byliśmy chyba w Nowym Jorku w sklepie... MoMA, czyli tak. Museum of Modern Art. Tak, Muzeum Sztuk Współczesnych. Tak, w MoMA w Nowym Jorku z przybitką chyba, nie wiem, pięciokrotną, ale znaleźliśmy, nabyliśmy ją, ale jak najbardziej można akurat tą skarbonkę kupić w bardzo wielu sklepach w Japonii, w Donki też ostatnio ją widziałam. One są w różnych wzorach, różne kolory kotków, różne skrzynki. I tutaj, na pewno jest też na Ali. Tutaj mikan, czyli pomarańcze, niby taka skrzynka z stafem, który jest transportowany gdzieś tam drogą morską. Natomiast Bóg bez twarzy, którego przed chwilą pokazywałam, to też zdecydowanie można przez internet go kupić. Więc jeżeli ktoś by bardzo chciał mieć Boga bez twarzy, który pożera pieniądze, bo jest nienasycony, to jak najbardziej właśnie czy na AliExpressie, czy gdzieś tam na eBayu można je kupić. Więc takie gadżety, one są zabawne, a przy okazji można powiedzieć, że trochę są przydatne. No Bóg bez twarzy już, jak jeszcze mu dosypię. Weź ty go schowaj lepiej. Bóg bez twarzy już jest tak ciężki. Tam przejmie live'a. Tak, że już myślę, że mogę za to kupić przynajmniej, nie wiem, pączka. Za te wszystkie drobniaki, co tam są. Długo będziemy mieć albo lepszą furę niż wojewódzki. Wspomniałam o sklepach w Nakano Broadway. Nakano Broadway to jest taki gigantyczny
gigantyczne centrum handlowe, gdzie są no, normalne restauracje i sklepy, ale też duża część jest zajęta przez sklepy dla geeków, a mianowicie sklepy z komiksami, sklepy z ubraniami dla cosplayu czy jakimiś elementami, sklepy z figurkami. I tam właśnie zakupiliśmy dużo takich gadżetów związanych z anime czy z popkulturą. Widać nogi, tak, widać nade mną, widać nogi Hatsune Miku. Ja jej nie przynosiłam specjalnie. Ja ją zaraz wezmę, spokojnie. Nie, bo boję się właśnie, specjalnie tam postawiłam i zrobiłam zdjęcie, żeby, bo myślałam, że jeżeli będzie gdzieś blisko tutaj postawiona, to na pewno nasz kot ją zmasakruje. To w międzyczasie ja wam pokażę zbliżenie. Pewnie niektórzy już słyszeli o tej naszej figurce, bo ona jest jakby takim naszym trochę znaleziskiem, ponieważ jest to oryginalna taka kolekcjonerska figurka. Sekundę. To jest oryginalna kolekcjonerska figurka, którą kupiliśmy za ułamek ceny i właśnie kiedyś podpowiadaliśmy, co zrobić, żeby właśnie kupić takie super wypasione rzeczy, które normalnie kosztują kupę kasy. Kupiliśmy ją jako używaną ze sklepu, w którym właśnie można było kupować takie jakby z drugiej ręki rzeczy. I wśród wielu, wielu figurek właśnie ona jedna miała podejrzenie niską cenę, tak mniej więcej chyba, nie wiem, z 1/5 czy coś w tym stylu. I my tak szukaliśmy czegoś fajnego. Ja bardzo lubię w ogóle koncept Hatsune Miku, czyli Vocaloida, który występuje w postaci hologramu na scenie i daje koncerty, czy to w ogóle jest absurd totalny, ale ponieważ zawsze lubiłam muzykę, to jakoś mi się tak wydawało, że to jest super cool. I opowiadałam o tym właśnie parę razy już, że mieliśmy ochotę kupić figurkę, ale po prostu te ceny w Nakano nas trochę szokowały, bo można tam znaleźć naprawdę kolekcjonerskie okazy, które kosztują po kilkanaście tysięcy złotych. Nasza figurka kupiona była naprawdę za ułamek ceny. I tak chodziliśmy, koło niej chodziliśmy i w końcu nie wytrzymałam i zapytałam sprzedawcę, co z nią jest nie tak, bo wygląda na idealnie na taką samą jak każda inna w tym rządku. Czemu jest taka tania? I czy to jest jakiś, nie wiem, jakiś może gadżet taki do tylko do dekoracji, czy coś. Okazało się, że figurka jest cenna, ale pochodzi z domu palacza i mimo, że była przechowywana w oryginalnym pudełku, no to Japończycy są na tyle grzeczni, że uznali, że to jest po prostu wada i nie mogą jej sprzedawać za taką cenę, jakby była z domu niepalącej osoby. I na tym bardzo żeśmy skorzystali. I jakby ktoś chciał zobaczyć właśnie szczegółowość tej lalki, to możesz mi przyłączyć teraz na mój ekran. Jest nasza Hatsune Miku. My kupiliśmy też kilka takich tanich figurek, gdzieś po jakieś tam 1500-600 jenów i one oczywiście też są zabawne, ale jednak precyzja wykonania pomiędzy właśnie taką kolekcjonerską lalką a figurką, przepraszam, figurką a właśnie taką trochę zabawką albo właśnie gorszej szczegółowości, gorszej jakości jest ogromna. Jeżeli ktoś do nas przyjedzie, to Hatsune Miku u nas mieszka w toalecie i razem właśnie z taką tańszą koleżanką. Ja chyba muszę zrobić konkurs, żeby ktoś mi rozpoznał, kim tam ta lalka jest, bo nie wiem, z jakiej bajki ona była. Więc to są nasze takie triki właśnie na to, żeby jakąś wypasioną figurkę albo jakiś gadżet kupić po niskiej cenie. Ale niestety zdarzało nam się też wydawać dużo pieniędzy na takie rzeczy prosto, nie z drugiej ręki, tylko z pierwszej. Te w toalecie figurki to nie są jedyne, bo mamy całą szafę figurek, bo słuchajcie, zanim w ogóle zaczęliśmy wyjeżdżać do Japonii, to zbieraliśmy sporo amerykańskich figurek takiej firmy Kidrobot i zbieraliśmy całkiem pokaźną kolekcję.
Tam zresztą w tej szafie są też figurki z Okinawy ostatnio tak. nabyte i te z kolei są z gliny. Z gliny i z w ogóle z tego, z tych zmielonych muszli, czyli z tego, co są zaprawy robione na Okinawie. Sklepem, w którym wydaliśmy kupę kasy, to może nawet nie jednym sklepem, ale miejscem, gdzie wydaliśmy kupę kasy, bo tam było zgromadzonych kilka super sklepów, to było Minato Mirai w Yokohamie. To jest takie też ogromne centrum handlowe, pewnie możecie je kojarzyć, bo w wielu takich programach typu Teraz House albo jakichś innych japońskich współczesnych produkcjach można oglądać Japończyków, którzy jeżdżą tam z Tokio na randki. Tam jest dużo kawiarni, dużo sklepów i można spędzić cały dzień łażąc po tych sklepach. No i my też trochę łaziliśmy tam po sklepach, chociaż tak naprawdę przyjechaliśmy tam na obchody festiwalu Pikachu, ale oczywiście zaraz o Pikachu jeszcze opowiem, ale jednym z sklepów, w których spędziliśmy sporo czasu, to był sklep, gdzie były oryginalne, licencjonowane rzeczy z filmu Mój sąsiad Totoro, czyli Tonari Totoro. I ja tam sobie właśnie kupiłam mojego ukochanego pluszaka, małego Totoro z liściem. I on jest bardzo mięciutki. Tutaj ma jakiś ryż albo fasolkę po to, żeby można było go elegancko sobie usadzić. I w ogóle bardzo dużo zresztą japońskich rzeczy jest wypychanych ryżem albo jakąś kaszą. To było dla nas zaskoczenie. Jeszcze będziemy za chwilę mówić o Doraemonie, ale najpierw wam... Którym ja spałem, teraz go plansza zasłania, muszę planszę wyrzucić. To jest właśnie moja poduszka. Będziemy za chwilę o nim mówić, ale chciałam wam jeszcze trochę gadżetów pokazać, bo z tego samego sklepu... A może pokażę wam trochę zdjęć stamtąd. Momencik. Okej. Dobra, poproszę ekran. O, mamy taki cały artykuł o Totoro, ale chciałam wam pokazać... O, właśnie. To są zdjęcia między innymi z tego sklepu, gdzie można zobaczyć, że jest cała masa figurek. Tu nawet jest Totoro z Darumą malutką na głowie. Są doniczki, są jakieś takie przyrządy, zegary, jakieś mechanizmy, gdzie jest cała masa gadżetów i kotobus. I właśnie o kotobusie chciałam powiedzieć, bo w tym sklepie oprócz zabawek dla dzieci jest cała masa takich przedmiotów użytku codziennego. I jestem ciekawa, czy zgadniecie, co to za pluszek. To oczywiście jest kotobus Nekobasu. Mój sąsiad Totoro. I do czego to służy? No, chyba było widać na kamerze, ale poczekamy te 30 sekund. Ten ręczniczek jest charakterystyczny. 28, 27, 26, 25. Już za kilkanaście sekund zobaczycie to, co my widzimy obecnie, ponieważ my żyjemy trochę w przyszłości względem was. I już za chwilę, już za moment pojawią się prawidłowe odpowiedzi. Cóż to Aśka ma w ręku? No. Można też zadzwonić. Dobra, zdradzam. Uwaga. To jest specjalne trzymadełko na zapas papieru toaletowego. I w środku wkłada się. Znaczy, albo można w nim trzymać i używać, a my trzymamy w nim zapas, bo mamy dodatkowo normalny dozownik. No i taki bajer sobie przywieźliśmy z licencjonowanego sklepu, gdzie sprzedawane są, tutaj gdzieś jest metka, że to jest wszystko oryginalne. Taki bajer sobie przywieźliśmy do naszej łazienki. Ale oczywiście w... Uwaga, ogłaszam wyniki konkursu, nikt nie wygrał. Ale nagród nie ogłosiliśmy jeszcze. Ale oczywiście Minato Mirai w Yokohamie to też jest miejsce, gdzie znajduje się Pokémon Center,
czyli Centrum Pokémonów, i ponieważ my tam pojechaliśmy głównie na festiwal Pikachu, to do tego Pokémon Center też się wybraliśmy. I tam się odbywało wtedy pandemonium, po prostu kolejki nie z tej ziemi, ale trochę nam się udało złapać w biegu. To nie jest Pikademonium? Pikademonium, no. Pika, pika. O. To jest, słuchajcie, mój Pikachu. Chciałam większego, ale nie dało rady. I to jest Pikachu z tak zwanej kolekcji wrześniowej. I on jest z tej okazji, że wrzesień to pora tajfunów, jest ubrany w specjalne ubranko w pelerynę przeciwdeszczową i w ręku trzyma parasolkę. Zaraz też wam pokażę na zdjęciu. I jest coś takiego właśnie, że oni co miesiąc sprzedają Pikachu w innej odsłonie. I oczywiście inne figurki też. W tym sklepie kupiliśmy też sporo ciuchów tak naprawdę. Jeżeli ktoś widział się ze mną na konwentach, to za chwilę będziemy pokazywać kolejnego. Jeżeli ktoś się ze mną widział na konwentach, to ja zawsze na konwenty jeżdżę w mojej ukochanej bluzie Pikachu, którą tam kupiłam. To jest naprawdę rewelacyjna rzecz na zimę. Bluza ma z tyłu ogonek. O, jest ogonek. Ale co najważniejsze, ma kaptur z uszami. Z głową Pikachu. Czy można... No ubieraj się. Nie będę się ubierała, bo zaraz tu coś rozłączę, ale mniej więcej to... coś w tym stylu. Kupiliśmy trochę t-shirtów w Pokémon Center. Mogę nawet... Dobra, słuchajcie, poprawka do wyników konkursu, bo my z opóźnieniem wasze te czaty czytamy. Barbara zgadła, jeśli chodzi o trzymadełko na papier. No, zgadła. Trochę było widać też na początku. Oj tam. Co my tu mamy? A, trochę żeśmy złapali na oślep t-shirty, bo mówiliśmy, że będzie trochę mowa o różnych pamiątkach i o ciuchach. I to jest t-shirt, który Konradowi kupiłam i bardzo mi się podobał, że też jest Pikachu, ale w wersji takiej pikseloza totalna. Ja się, słuchajcie, wychowywałem w czasach, kiedy internet był na kartki, a tak naprawdę to internet brzmiał tak... Czy ty naśladujesz teraz modem? Tak, takie modemy były, słuchajcie. I dzwoniło się 020 21 22 albo 510 486 024. Ten drugi to, żeby pogadać z nami na live. Właśnie, ktoś ma swojego Pikachu pluszowego, bo ja mam... Raz, dwa, trzy, cztery Pikachu. A gdzie masz czarnego? Pluszowe. Czarnego nie przyniosłeś? Ale on jest z Japonii. Ale jest japoński. No dobra, to możesz pokazać. To idę po niego. To ja wam w tym momencie pokażę coś niesamowitego. To jest prezent, który dostałam od mojej przyjaciółki, która była w Pokémon Café. I z kolei w Pokémon Café też są sprzedawane bardzo specjalne wersje pluszaków, tylko i wyłącznie u nich dostępne, limitowane. I mamy tutaj... trochę taki... Mamy tutaj trochę taki akt kanibalizmu, bo nie wiem, czy widzicie, ale Pikachu ma na patelni głowę Pikachu, czyli Pikachu zjada Pikachu, więc to jest chyba pika kanibalizm. Ja chyba pamiętam coś z serialu, że kiedyś Ash czy ktoś tam byli głodni i chyba zjadali jaja Chansey albo Blissey, już nie pamiętam, i to był jakiś po prostu horror, nie wiem, czy nie wycofali tego odcinka, no ale no Pikachu, smażący głowę Pikachu na takiej patelni jak do paei, to trochę jest też przerażające. No właśnie, nie wziąłem tego pluszaka, bo jakoś tak zapomniałam, że ponieważ nie kupiłam go w Japonii, tylko na Tajwanie, to mam też takiego limitowanego Pikachu. To jest jakiś słynny projektant ciuchów chyba, bo tu jego logo jest zaprojektowane. SN niejaki. I chyba jego ciuchy też się pojawiły w Pokémon Go jako ubranka dla ludków, dla awatarów, prawda? Tak. Tak, bo to są takie dwie błyskawice. Więc tych pluszaków mamy sporo, ale chciałam wam pokazać jednego z moich też ulubionych. A mianowicie kot. Kot z kolekcji Fuku Fuku Nianko.
I ja na tego kota chorowałam jeden z wyjazdów, ponieważ widziałam go na początku wyjazdu i potem chciałam, jednak stwierdziłam, namyśliłam się, że go chcę. I szukaliśmy go po całym Tokio i chyba żeśmy pojechali naprawdę gdzieś na jakieś obrzeża, bo wyczytałam, że w tym sklepie jeszcze one są. A co takiego jest specjalnego? No on gada. Ja tu zaraz go włączę. Bo on nas przedrzeźnia. Tak, potrafi gadać. Powiedz coś. Dzień dobry, jestem Fuku Fuku Nianko. Więc jest wyłączony na stałe, ponieważ Konrad dostaje szału, bo on wszystko po nas powtarza. No i dlatego właśnie tylko od czasu do czasu z nim gadamy. Pożegnaj się, papa! Papa! Pa. Jeszcze tak a propos takich dziwnych rzeczy, to możesz pokazać Pikachu Talk. O Boże, to a my umiemy to uruchomić teraz? No chyba się uruchomi. Computer. Pikachu Talk. Okay, here's Pikachu Talk. Pika! Pikachu! Pika, pika? Pika, pika! No więc Alexa przydaje się nie tylko podczas gotowania, kiedy mamy ręce obciapane w paście miso, ale okazuje się, że umie też miauczeć, ale umie też gadać po pikachowemu. I o tym mi powiedziała też moja znajoma Japonka, bo ja o tym nie miałam pojęcia. Można sobie z Pikachu pogadać i ja powiem szczerze, że jestem... Niestety nie wiem, jak to wyłączyć, więc do końca live'a już będzie gadał do nas Pikachu. Pikachu, stop! Więc jeżeli ktoś ma Alexę w domu, to wystarczy wydać komendę Pikachu Talk i wtedy można sobie posłuchać. To jest niesamowite, ile emocji można przekazać w dwóch, trzech sylabach. Pika, pika, Pikachu, tak. To jest niesamowite. No my jesteśmy trochę freakami, jeżeli chodzi o Pokémony. Gramy w Pokémony do dzisiaj. Gramy w Pokémony od pierwszego dnia, czyli bodajże od 16 lipca. 12 lipca, 16 lipca 2016 roku. 4 lata już, tak. Tak, gramy cały czas. Jesteśmy świrami. Ja cały czas się przymierzam też do tego, żeby zacząć grać w Pokémony na Nintendo, ale trochę nie ma czasu. Natomiast gdzie znalazłam to Fuku Fuku Nianko? Po prostu przechodząc przez centrum handlowe, idąc do toalety, trafiłam właśnie na jakieś takie stoisko z dziwacznymi rzeczami i naprawdę w Japonii można odkryć mnóstwo ciekawych bajerów, które niekoniecznie są jakoś specjalnie reklamowane i naprawdę cała masa ciekawych rzeczy. I z tej kolekcji Fuku Fuku Nianko to w ogóle jest tam masa też przedmiotów do użytku domowego. Ja sobie jeszcze kupiłam z tej kolekcji chyba ręczniki do łazienki, takie małe składane i przede wszystkim bento, czyli pudełko do taki mały lunchbox też właśnie z tym kotem. Zwłaszcza, że Fuku Fuku Nianko miało różnych bohaterów. Ja sobie wybrałam właśnie tego brązowego, ponieważ jakoś tak najbardziej mi pasował, ale jest cała masa rzeczy. Znaczy w ogóle te kolekcje w japońskie się zaczynają i kończą i naprawdę jeżeli tylko gdzieś pojedziecie, to może się okazać, że traficie na coś zupełnie nowego i nie zastanawiajcie się, tylko bierzcie te rzeczy, bo naprawdę są fajne. Tak, czyli jeżeli chodzi o pamiątki takie w stylu anime, to mówiliśmy już o pluszakach, mówiliśmy o skarbonkach. Mówiliśmy, gdzie te rzeczy można kupić, czyli właśnie na Kano Broadway, Dex Odaiba jest tam, chyba przy przejściu do Venus Fort jest taki sklep, mnóstwo gadżetów, gdzieś mamy nagrany chyba z niego nawet filmik, więc postaram się wrzucić go jako dodatek do tego live'u.
Na ten filmik trwał parę minut, chyba aż mi się bateria skończyła, bo naprawdę takie dziwadła tam są, jak nie wiem, automatyczne kosze na śmieci, takie podbiórko w kształcie R2D2 i cała masa naprawdę dziwnych rzeczy. Natomiast właśnie polecamy Wam, jeżeli lubicie jakąś konkretną animację, szukać tematycznych sklepów czy jakichś parków rozrywki i gift shopów, bo naprawdę można całą masę dziwacznych rzeczy. Ja z Pokemonami mam mnóstwo notesików, ten nasz telefon tu, słuchajcie, chyba nie działa. Nikt się zadzwoni dla testu nawet. Nawet nie odbierzemy, tylko zadzwońcie dla testu, żebyśmy widzieli, że ten telefon w ogóle... Może ja nie opłaciłem abonamentu czy coś. Myślisz, że to zadziała? I don't think so. Dobra, odkładam zabawki. I może teraz... I powrót do tekstyliów. Tekstyliów, tak. Ja tu przygotowałam naprawdę kilka wybranych, moich ulubionych koszulek Konrada. Ale tylko które kilka. Już się niestety nie mieszczą. Mieści się, mieści, nie przesadzę. I gdybyście szukali, wiem, że faceci lubią tego typu pamiątki z Japonii, które są użyteczne, a przede wszystkim nie są durnostojkami, czyli t-shirty. My mamy kilka ulubionych miejsc, w którym Konrad się zapatruje i na ogół kupuje sobie tam zapas t-shirtów już na cały rok albo tak. Prawda jest taka, że jak byliście na jakichś imprezach podróżniczych albo japońskich, gdzie występowaliśmy, to pewnie już te koszulki znacie, bo w nich głównie występuje właśnie. Ja robiłam pranie, szukałam wszystkich japońskich koszulek, jest ich naście. Wybrałam naprawdę kilka moich ulubionych, a mianowicie Yoko So, czyli Witaj, z pięknym widokiem góry Fuji i kwitnących wiśni. To jest chyba sklep... Możemy też zrobić szybki konkurs bez nagród, skąd jest ta koszulka, którą ja mam teraz dzisiaj na sobie, chociaż nie jest z Japonii. Nie. Znaczy, jak ktoś zgadnie, to okej, okay, ale ja tutaj mam całą teraz wystawę. Więc chyba sklepem naszym ulubionym jest Uniqlo i dlatego tutaj pewnie większość tych koszulek będzie miała taką metkę, ale nie tylko tam się zapatrujemy. Jak będziecie w Uniqlo, to naprawdę warto jest u nich kupić tkaniny typu AirTech albo HeatTech, czyli te grzejące albo oddychające, bo to jest ich opatentowany wynalazek. Mają bieliznę, mają bluzy. My od lat to kupujemy i jest to naprawdę świetne. Natomiast te rzeczy można kupić na całym świecie w różnych oddziałach Uniqlo. Najbliższy u nas jest niestety chyba dopiero w Berlinie. W Paryżu na pewno też jest. Tak. Ale to, co jest charakterystyczne... Ale co w ogóle interesujące, byliśmy w różnych miastach europejskich, nie we wszystkich są te wszystkie tkaniny. Na przykład ja jestem fanem jak to się nazywa? AirTechu chyba. Czyli tej takiej chłodzącej tkaniny, w sensie odprowadzającej bardzo szybko pot. Ostatnio już... I tego chyba w Paryżu nie mieli. Mieli no tylko te ogrzewające. Bo byliśmy jesienią, a AirTech jest sprzedawany tylko latem. Czyli jak jesteśmy we wrześniu, to jest końcówka letniej i początek zimowej pory, więc można kupić wszystko. Czyli sierpień, wrzesień mają i zimowe, i ten. Ostatnio hitem są maseczki z AirTechu, które oddychają i do nas też właśnie przyszło kilka sztuk ostatnio, żeby je wypróbować. Są naprawdę rewelacyjne. Gdybyście zamawiali maseczki... Barbara napisała, że zablokowany jest nasz telefon, ten live'owy. Aż sprawdzę. Czekajcie. Popsuł, no. Sam się popsuł. Gdybyście chcieli kupić przez internet na przykład maseczki z AirTechu, z Uniqlo, to koniecznie kupujcie drugą generację, bo pierwsza podobno była nie do końca fajna, ale ta druga, właśnie tą teraz testujemy, jest naprawdę spoko. Ale zaczęliśmy mówić, że trochę różne ciuchy są w Uniqlo na całym świecie. To dotyczy zresztą wielu innych sklepów z ubraniami. Ale to, co jest wyjątkowo charakterystyczne dla Japonii, że w Japonii oni mają dodatkowo coś takiego jak kolekcje, czy tam dział omiyage. To są pamiątki, prezenty z podróży, coś w tym stylu. I właśnie mają oni w
tej linii, oczywiście w każdym sezonie inne, koszulki, które są z jakimiś motywami japońskimi. Czy to onsen, czy to właśnie góra Fuji. Ja zobaczę, co tutaj jeszcze mam. To akurat jest Okinawa, to jeszcze za chwilę. O, tutaj jest też z serii Omiyage koszulka z taką inną wersją, trochę inną. Nie wiem, gdzie tutaj, w którą kamerę mam patrzeć teraz, tu. No, która świeci na czerwono. Chcę pokazać koty, ale on jakoś odwrotnie tu rusza. O, tutaj widać, że to są kotki Manekineko, ale takie bardzo, bardzo urocze. To jest jedna z moich ulubionych jego koszulek z tej serii. Okej. Okay. Bardzo lubię też koszulkę z onsenem, ale nie wiem, czy akurat ją tutaj zapałam. Chyba nie opłaciliśmy abonamentu. Zaraz spróbuję to ogarnąć. O. Tutaj też z innego sezonu Omiyage kolejny raz poszedł na tapetę, poszło ukiyo-e i drzeworyty. Ja nie widzę, widać coś? Konrad tutaj, o. Widać. Dobra. Przepiękny most w deszczu. Więc szukajcie koniecznie właśnie tych działów Omiyage w t-shirtach męskich, niestety tylko. I wtedy naprawdę możecie znaleźć bardzo ładne rzeczy. Ja jeszcze tutaj mam też chyba jedno z nowszych. Też przepiękny z kolekcji Hokusaja, takie t-shirty, które dodatkowo są jeszcze farbowane, takie dwukolorowe, czy trochę takie batikowe, żeby podbić właśnie ten efekt tych ekspozycji, tych drzeworytów. Przepiękne te koszulki są, ja uwielbiam, jak on w nich chodzi. Oczywiście są też z motywami bardziej takimi nowoczesnymi, bo na przykład to z innego sezonu koszulka z ramenem, więc jeżeli gdzieś idziemy, Konrad idzie na jakieś wydarzenie kulinarne, to często zakłada tą koszulkę. I teraz ja jeszcze od razu poproszę, żeby Konrad przełączył mi na chwilę. A jeszcze moment. Okej. O, przyłączył na mój ekran. Uniqlo, po japońsku Unikuro. Jak wpiszecie sobie właśnie na przykład Uniqlo Omiyage i wejdziemy w grafikę, to można zobaczyć właśnie, że są bardzo, bardzo różne te motywy. Są naprawdę niektóre... O, to jest też chyba z filmu... To jest chyba z Miyazakiego, chyba rodzina Yamadów, a nie jestem pewna na 100%. Są naprawdę... Tutaj akurat Omiyage Korea, ale... Chciałem powiedzieć, że nasz numer telefonu już działa. Bardzo was przepraszam za to, że nie można było do nas się dzwonić. No. Już można. Już można. Także wyświetlam numer. A, dobra. Tu jest Pokémon Center, to już było. Ale oczywiście, no właśnie też w tych sklepach, które są poświęcone konkretnym jakimś tematom, czyli jakieś gry, czy oczywiście też jest cała masa, ale na przykład nie bójcie się też kupować na stoiskach z pamiątkami. Ja Konradowi kiedyś kupiłam koszulkę na... Słuchaj, ktoś dzwoni do nas. O. Odbieramy. Halo, halo. Halo, chyba jednak działa. Działa? No, naprawiliśmy. No to super. Kto mówi? Maja z tej strony. Cześć Maja. Też muszę na czacie, także chyba kojarzycie, o kogo tak, chodzi. Tak, oczywiście. Maja, powiedz mi, jakie są twoje wymarzone albo ulubione pamiątki z Japonii? To znaczy takie ulubione, ja sobie na przykład, ja ogólnie też jestem wielką fanką anime, więc też sobie oczywiście przywiozłam. Bardzo lubię Czarodziejkę z Księżyca, lubię Dragon Balla. Mam też taką, w sumie jest takie anime, które chyba do dzisiaj trwa. To jest taki detektyw Conan, z tego mam taki kubek przywieziony. I na przykład no, to, co ja lubię, były też takie na Fushimi Nari, takie, oprócz kotków są też takie liski, takie tak, figurki tak. Liski sobie przyniosłam właśnie, jeśli chodzi, no one też są takie na szczęście. Tak, Kitsune, czyli posłańcy i Nari. Tak samo wachlarze bardzo lubię i też sobie przywiozłam. No powiem szczerze, bardzo mi się podobały ich parasolki, mają piękne, po prostu takie lekkie, mniejsze też. To prawda. Bardzo różnych wzorach. Takie sobie też przywiozłam, bo to niewiele waży.
ale... A powiedz, czy z tych rzeczy, które pokazywaliśmy dzisiaj, coś już musisz przywieźć sobie? Myślę, że muszę. Bardzo mi się ten kotek podoba, który wszystko powtarza. Bardzo sympatyczny. A on był zlimitowany, więc nie wiem, czy, nie wiem, czy on jest jeszcze dostępny. No, musisz poszukać. Ale na razie Japonia jest niedostępna niestety, ale no zobaczymy. Mam nadzieję, że to też się szybko skończy jednak i będzie możliwość, bo bardzo chętnie bym sobie więcej przywiozła. Niestety takich figurek na przykład z moich anime sobie przywiozłam moim zdaniem za mało, mimo że miałam pieniędzy więcej, ale niestety no jakoś nie wiem dlaczego. Wydawało mi się też, że będę miała później właśnie za mało miejsca w walizce, a się okazało, że mam taki luz, no i później żałowałam, ale to już było za późno. Też to przerabialiśmy. No my trzymamy kciuki, bo my też tęsknimy już za tą Japonią. Już nie byliśmy tam ponad rok czasu. No dla mnie to właśnie z dzieciństwa takie marzenie. Ja w zasadzie nigdzie indziej nie latałam, bałam się lecieć. To był mój pierwszy lot. Stwierdziłam, że jak już siądę, to już trudno, to trzeba dolecieć. No i się udało i się cieszę, bo to naprawdę to jest zupełnie inny świat, także... No to co ja mogę powiedzieć? No do zobaczenia w Japonii w takim razie. Jakbyśmy byli wspólnie w Japonii, to wpadamy do jakiejś izakai i pijemy wspólnie piwko. Jestem za, jak najbardziej. Dzięki Maja za telefon. Dzięki wielkie. No to do usłyszenia. Do usłyszenia, dzięki. Pozdrawiam, cześć. Maja tutaj rzeczywiście powiedziała o rzeczy, którą ja zawsze kupuję i tych wszyscy znajomi proszą, żeby to przywozić. I zapomniałam o tym powiedzieć. To są rzeczywiście takie maciupeńkie parasolki. One często są chyba z Waterfront firmy. I one są maciupeńkie, rozkładane, ale się składają naprawdę do takiej malutkiej torebki. Można je wrzucić i są leciutkie. I rzeczywiście ja mojej mamie przywożę po kilka sztuk, bo wszystkie koleżanki o nie potem proszą. To prawda. Natomiast raz się nacięliśmy na gadżet chiński w Japonii. A mianowicie byliśmy w Arashiyama i tam strasznie modne wtedy były takie parasolki, że na które jak się leje woda, to pojawiają się płatki wiśni. Takie jakby, no a kiedyś podobne kostiumy Barbie miały, byłam mała, to one zmieniały kolory. Ja ale... tego w ogóle nie pamiętam, ale i, dosłownie w ogóle tego nie pamiętam. I ta parasolka była jakaś pierońsko droga, ale po prostu wszędzie, przy każdym sklepie były takie fontanny zamontowane i się lało na tą parasolkę i te kwiaty wiśni się pojawiały i ja zachorowałam tą parasolkę i kupiłam tą pieprzoną parasolkę i po pierwszym deszczu, słuchajcie, zardzewiało. Jakiś chińszczyzna totalna. Więc nie kupujcie parasolek, co zmieniają wzorki po namoczeniu, bo to jest krab totalny. Dobra, słuchajcie, koszulki były, pluszaki były. Ja wam jeszcze chciałem pokazać rzeczy, na które ja choruję ostatnio, bo jak się wybieracie do Japonii, to też można kupić na przykład fajny zegarek. Chyba będzie jeszcze o tym dłużej mówił za dwa tygodnie. Tak, za dwa tygodnie od razu was zapraszam na... Już sobie włączamy planszę na live'a, który się będzie nazywał Japonia, muszę nie tylko się odpiąć, budżetowo. Żeby iść do kamery. Japonia na bogato, jak widzicie tutaj na ekranie. I część takich rzeczy, które można kupić, może kamerę Aśkową włączę, żeby się zbierała, to są zegarki, które na przykład można dostać tylko z Japonii. W Japonii. I taką marką, która jest mega popularna i dla Japonii bardzo znana, to jest właśnie Seiko. I w Europie oczywiście. Seiko, czyli zegarki takie bardzo nowoczesne i dla każdego. Jest chociażby taka linia Seiko Cocktail, gdzie wzory na tarczy są odzwierciedleniem różnych pubów, barów, restauracji, które w Japonii są. Ja mam ten. Nie jest na chodzie, bo na ręku mam inny założony w tej chwili. Nie japoński. Singapurski mam dzisiaj. Nie łapie mi kamera. Też fajny, ale singapurski. Ale ten japoński, słuchajcie, jest o tyle specyficzny, że można go dostać tylko na rynku azjatyckim. Czyli to są tak zwane
JDM-y, czyli Japan Domestic Market, czyli zegarki, które można kupić tylko w Japonii. No i w Japonii jest dużo sklepów typu takich Big Camera, Donki, właśnie takich dużych, dużych, technicznych sklepów. A jednocześnie sklepów. Ze strefami bezcłowymi, więc Oczywiście z tax free, a jednocześnie są tam... O, ktoś dzwoni. Bierzemy. To Aśka. Halo, halo. Cześć. Cześć. Kto dzwoni? Jowita. A, Jowita, cześć. Jezu, jak fajnie cię słyszeć. Widzę, że częściowo z zakupami się pokrywamy. Ale... to, wiesz co, może ja później zadzwonię, bo... Dobra, wróciłem do siebie. Cześć, Jowita. O. Hej, właśnie widzę, pokazujesz zegarek. Tak, bo przerwałaś mi w trakcie, kiedy o nim mówiłem, tylko chciałem jeszcze dopowiedzieć, jak jesteś w stanie chwileczkę zaczekać, że część właśnie tych zegarków jest tylko na rynek japoński i że właśnie są dostępne sklepy, gdzie całe wręcz piętra są poświęcone zegarkom. No ale ciężko jest kupować jakieś tam losowe zegarki, no bo można trafić na jakiś plastik Fantastic z Chin. Tylko trzeba właśnie wcześniej się zapoznać z tymi kolekcjami, jakie są właśnie takie limitowane, fajne, wyłącznie azjatyckie klimaty. I ten zegarek, który wam pokazywałem minutę temu, ma taki fajny azjatycki wzór kwiatu wiśni. Tak, ostrość mi trochę nie łapała, ale już było widać. Zobaczyłam, co widać. Dobra, antena jest twoja, Jowita. Co przywiozłaś fajnego z Japonii? W ogóle strasznie fajnie cię słyszeć pierwszy raz na żywo. Spotkałyśmy się w zeszłym roku na Food Blogger Fest. To prawda, to prawda. I cały czas mam do ciebie książkę o Korei. Tak, to prawda. To ja cały czas jestem chętna na książkę o Korei. Ty mówiłaś o nieśmieleniu, które masz. Miałaś za pierwszym razem, u mnie to z kolei był właściwie amok, albo euforia. I uważam, że tak świadome zakupy w Japonii to można robić od drugiego wyjazdu mniej więcej. To prawda. Bo za pierwszym razem to po prostu zostajesz szału i chciałbyś wszystko. Natomiast ja już... A i stąd ta walizka dodatkowa właśnie. Tak, ja już opracowałam generalnie system, ponieważ po pierwsze pakuję się zwykle w walizkę podręczną, którą pakuję do dużej walizki i zabieram maksymalnie mało rzeczy, bo po prostu robię pranie regularnie w Japonii. Dobry plan. I to mi pozwala po prostu potem przywieźć maksymalnie dużo wszystkiego. Ale jest opóźnienie, ja pierdzielę. No tak, dzisiaj mamy faktycznie jakiś hardcore z tym opóźnieniem. Od początku live'u się zorientowaliśmy, że mamy ponad minutę opóźnienia, co jest o tyle ciekawe, że w poprzednich live'ach tego nie było. Tak, to jest dziwna sprawa. Facebook widocznie tak ma. W ogóle, jeśli oglądacie nas na Facebooku, to ja śpieszę donieść, że jesteśmy też, restreamujemy się jednocześnie i na Facebooku, i na YouTubie. Może tam jest mniejsze opóźnienie. I na YouTubie może być po pierwsze mniejsze opóźnienie, a po drugie na pewno jest lepsza jakość, bo niestety Facebook przycina do 720p, a na Facebooku jest 1080, więc jeżeli byście chcieli nas obejrzeć w Full HD, to można na YouTubie. A wy tam oglądacie w kilka osób pewnie i teraz widać, że ten, że się opóźnia strasznie, tak? Wiesz, no, jakby słyszę naszą rozmowę i słyszę to, co leci. No okej, nieważne. W każdym razie. Ja jakby za pierwszym razem w Japonii postanowiłam hamować moje zapędy do kupowania durnostojów, bo to jest coś, co ja uwielbiam, ale tam to można kupić dowolnie dużo. I jednak postanowiłam się ograniczyć do rzeczy użytecznych, więc bardzo polecam na przykład wszelkiego typu gadżety kuchenne. Zwłaszcza na Kabashi Dori, tam gdzie jest cała ulica tylko i wyłącznie z rzeczami do kuchni. Niesamowite. I to jest na Osaksie. Oczywiście Tokyo Hands, 8 pięter rzeczy, których nawet nie podejrzewałeś, że potrzebujesz. To prawda. Donki, którego odkryłam dopiero przed
drugim wyjeździe, w ogóle wtedy i hańba, ale od tamtej pory jestem fanką i uwielbiam. No i oczywiście Daiso, gdzie też jest w stanie przytupać. W Daiso to my połowę bagażu kupujemy na ogół, a w Donki drugie pół. Tak, a ponieważ ja w tym roku zdążyłam jeszcze być w Japonii, udało mi się namierzyć największe Daiso, jakie w ogóle istnieje. I ono jest przy tej dużej wieży, przy Tokio Tree. Mhm. To będziemy szukać. Ono jest rzeczywiście gigantyczne. Tam jest kilka pięter takich, wiesz, po prostu, gdzie można zaszaleć. I pewnie jak wszystkie Donki czynne 24 na dobę. Daiso. A, Daiso, to jest Daiso. Daiso. Ale pewnie jest... też, jak największe, to pewnie czynne 24 na dobę, nie? No, tak podejrzewam. Natomiast faktycznie asortyment jest dużo szerszy niż takich mniejszych Daiso. A powiedz mi, myślisz, że można tak właśnie ryzykować, żeby na przykład zostawić sobie dwa dni ostatnie na pobyt w Tokio przed wylotem i na przykład właśnie w Daiso kupić wszystko? Czy lepiej jednak na bieżąco kupować rzeczy, twoim zdaniem? Wiesz co, to zależy. Ja zwykle robię tak, że właśnie jeden czy dwa dni przed wyjazdem w Tokio poświęcam na zakupy i wtedy kupuję na przykład kosmetyków mnóstwo, które uwielbiam. Natomiast jeżeli trafiam na takie sklepy bardzo jakieś charakterystyczne, czy lokalne, na przykład z lokalnym jedzeniem, to oczywiście wszystko kupuję lokalnie. To, co jest wspólne dla całej Japonii, czyli właśnie Donki, Daiso, zostawiam sobie na koniec. Słyszymy siebie, więc chyba nie wyciszyłaś radioodbiornika, jak zadzwoniłaś do nas. Tak, więc jesteśmy... O, teraz będzie ciszej. A co najciekawsze, co najdziwniejszego kupiłaś w Japonii? O Jezu, w Japonii. W Japonii przeważa absolutnie wszystko, więc chyba nigdy nie pobiję mojego rekordu, jakim było przywiezienie kilograma węgla drzewnego z Egiptu. I to jeszcze kupionego w dodatku w miejscu, gdzie ten węgiel był sprzedawany na tony. Więc jak przyszła biała kobieta i poprosiła o pół kilo początkowo, to pan tak strasznie zgłupiał, że nawet nie wiedział, co dużo to mam sprzedać. Ja bardzo lubię figurki, takie białe figurki zwierzątek, które symbolizują zwierzę z zodiaku na dany rok. Mm-hmm. I to kupuję. Kupiłam też takie małe Jizo, które bardzo lubię. No to wezmę oczywiście żarcie. Żarcie w każdej ilości, kosmetyki. Jestem też uzależniona od żelowych długopisów z Don Quixota. No, też mam. Trzy. Ja wam powiem, nie wiem, czy to nie jest jakiś zły omen, ale te figury, przepraszam, te zawieszki świątynne takie na dobry, jak to się nazywa? Zawieszki Ema? Ema, no. Te zawieszki takie, one są na jeden rok też. Takie to podobnie trochę jak darumy, że się je zużywa i powinno się je zastąpić nowymi. No to ja z tą zawieszką chodziłem faktycznie przez cały 2019 rok. A nie, ty mówisz o amulecie. Tak, o amulecie. Tak. A potem tę zawieszkę dałem kotu do zabawy, bo stwierdziłem, że skoro ona już jest nieważna, no to może ją kot się bawić jak piłeczką. No właśnie. I nie wiem, czy to nie popełniłem jakiegoś kulturalnego ciekawe, bardzo wielkiego fapanu. Ciekawe, czy te figurki takie ze znakami zodiaku, nie wiem, jakiś tam pies, królik, czy je można trzymać w domu, w sensie tak według ich wierzeń, czy one nie przynoszą pecha potem? Zastanawiam się. Czy nam to wszystko jedno tak naprawdę, nie? Ale ciekawe, czy oni uważają, że właśnie takie trzymanie, nie wiem, z roku psa, figurki w kolejnym roku... czy nie będzie złą wróżbą. Nie mam pojęcia, ale ładne są bardzo, no. No właśnie, one są takie ładne. To są one takie obłe, białe. Nie, no naprawdę są świetne. Ja je bardzo lubię. Natomiast oczywiście mam całą masę bardzo dziwnych, różnych gadżetów kuchennych i drugą masę gadżetów kuchennych, których nie kupiłam, chociaż bardzo chciałam, ale mam za mało miejsca w kuchni. Na przykład zawsze mnie fascynowały takie silikonowe paski do ozdobnego przycinania jajek ugotowanych na twardo. No, wiem o co chodzi. A ja ci powiem, że ja strasznie długo odwlekałam z kolei kupienie tych takich wykraiwaczek do marchewki, że na przykład marchewka w kształcie kwiatów wiśni. I w końcu, jak już nie kupiłam, to poprosiłam, żeby mi koleżanka przysłała, bo nagle zamarzyłam, że jednak chcę je mieć. Więc cała masa tych takich niby niepotrzebnych gadżetów w pewnym momencie człowiek chce je mieć i ich używać. A one bywają
całkiem użyteczne. No właśnie, ja te wykrywacze akurat mam trzy gdzieś z Dyson, natomiast uważam, że absolutnie niezastąpioną rzeczą jest minutnik do jajek, również z Dyson. Świetnie przydaje i też go obdarowałam i całą rodzinę, wszyscy go kochają. Bardzo lubię też foliowe parasole. Mamy dwa w domu. Zawsze podobała mi się idea patrzenia na krople deszczu. Tak. Poza tym niebo widać, prawda? Pomimo, że nieba nie widać, bo jest deszcz i szara jest, no to niebo widać i to poszerza horyzonty. Dobra, Jowita, tradycyjne pytanie. Co z naszego dzisiejszego live'a jeszcze okazuje się, że nie masz, a potrzebujesz bardzo? Ten uchwyt do papieru toaletowego no, jest prawda. Naprawdę no, na klasę. Znaczy, że wiele rzeczy widziałam, takiego nie, więc myślę, że i to jest, i to jest jak tylko się da, po prostu. I to jest świetny, i to jest świetny pomysł, dlaczego warto pojechać jeszcze raz do Japonii. Znaczy, ja nie chciałam nic mówić, ale w komplecie można też kupić na przykład pluszową nakładkę na deskę klozetową, żeby jak ktoś nie ma podgrzewanej deski klozetowej, bo nie wszyscy w domach mają, no to do kompletu, do takiego chwytu może być dywanik i opakowanie na chusteczki i właśnie taki sweterek na deskę klozetową, że siada się na frotowej albo tej desce. Tak. Znaczy, ja całkiem poważnie myślałam o przywiezieniu sobie w ogóle takiej podgrzewanej deski klozetowej. My też. Coś niezastąpionego. Myślę tylko, że niestety nie byłoby to kompatybilne z naszym napięciem, natężeniem. Xiaomi robi. Xiaomi tak. Xiaomi podobno robi takie, że się można w Polsce już zamontować. Poza tym taki tip praktyczny, to Koreańczycy mają 220. Tak. Więc w Korei są dokładnie te same deski, tylko z normalnym zasilaczem już. Ale trzeba mieć dużo miejsca. U nas jest taka ciasnota w toalecie, że nie ma szansy na tą deskę. Ale trzymamy kciuki, żeby ci się udało. No dobra, Jowita, dziękujemy za telefon. Tak, za dwa tygodnie, jakbyś miała za dużo pieniędzy, to za dwa tygodnie mówimy o tym, na co wydać pieniądze w Japonii, więc też zapraszamy. Na razie. Cześć. Skoro Jowita zaczęła temat jeszcze... A nie, to jeszcze moment. To żeby zakończyć... Ja jeszcze mam jedno pytanie, bo z czatu się pojawiło pytanie od Zosi. Jakie jest pochodzenie tego pięknego Buddy ceramicznego, który jest tu, o? Niebieski? Tak. W Polsce był kupiony. Był kupiony w Almi Dekor, bo był ładny i na przecenie. Nie ma z nim żadnej historii, ale on jest chyba takim stylu bardziej Tajlandii. Ludzie nam nie wierzą, ale nigdy w życiu nie byliśmy w Tajlandii. Objechaliśmy naprawdę kawał Azji, byliśmy blisko Wietnam, Malezja, ale nigdy nie byliśmy w Tajlandii. Zawsze nam się wydawało, że tam można w każdej chwili jechać, bo tam jest łatwo, bo są tanie loty, więc nie pojechaliśmy jeszcze, no i nas korona uziemiła. Znaczy, na szczęście nas nie, ale wszystkie samoloty korona uziemiła. Więc ten Budda to jest taki nasz trochę chyba akcent tajski, ale on jest ze sklepu, do urządzania wnętrz, rzeczami z Almi Dekor. To przykro mi, że nie rozczarowałam, ale nie chciałam ściemniać. Dobrze, to żeby zamknąć już temat tekstylii ubrań. Konrad jest uzależniony od zegarków. Skarpetków. Ja jestem uzależniona na szczęście od tańszej rzeczy, a mianowicie od skarpet 5-palczastych. Nie, ale ja miałem też taki etap, pamiętasz? Mam takie podkolanówki czerwone z 5 palcami, których zawsze używam w samolocie, że jak lecimy w samolotem. No ja mam w ogóle taki zwyczaj, słuchajcie, że jak jadę do krajów ciepłych, tropikalnych albo gdzieś na letnie wakacje, to w ogóle nie biorę długich spodni z długimi nogawkami, no bo niby po co. I w związku z tym zakładam podkolanówki do samolotu, żebym nie zmarzł. No i kupiłem takie genialne... Nie, ty mi kupiłaś ja chyba. Ja ci kupiłam. Wtedy chyba nie było nawet Japonii. Dostałem takie piękne podkolanówki. Nie, z Donki. Z Donki. 5-palczaste. Pod kolana. Piękne, wielkie. W Japonii można kupić naprawdę wypasione 5-palczaste skarpety. Te tutaj mają dodatkowo na druki jeszcze takie gumowe z kotkami, ale mogą być też na przykład zbieżnikiem tutaj w
gdzie łapki i tak dalej. Ale oprócz pięciu palczastych można też kupić naprawdę niesamowite rzeczy. To są wszystko nówki, których jeszcze nie zdążyłam zużyć. Mam tutaj jeszcze dwa komplety nówek, też z Donki. Takie krótkie skarpetki, już normalnie takie bez podziału na palców, ale musiałam je kupić, bo jedne są z Nama Wasabi, czyli z motywem surowego wasabi na tuńczyku, a drugie z takojakami. I po prostu nie mogłam się powstrzymać. Czyli takie skarpety. I to też za jakieś grosze kupowaliśmy w Don Quixote. Bo tak jak Jowita wspomniała, Donki, my go odkryliśmy na szczęście bardzo szybko. To jest taki sklep, który ma bardzo wiele pięter, podobnie zresztą jak Daiso. Są podzielone na sekcje, że są jedzenie, alkohole, kosmetyki, ubrania, jest nawet sex shop, gdyby ktoś bardzo chciał, to można też tam, ja byłam, ale nic ciekawego nie znalazłam, więc nic wam dzisiaj nie pokażę tego typu, ale na przykład co jeszcze można kupić dziwacznego w Don Quixote, a co my kupujemy, czy jako pamiątkę też. To są, słuchajcie, te małe ręczniczki, które Japończycy noszą sobie na szyi, żeby pot wycierać. I tam w metrze czy coś się wycierają. My je kupujemy właśnie... Doskonale się sprawdzają tak, już w toalecie jako ręczniczki do wycierania. W malutkiej umywalce w toalecie się super sprawdzają. Teraz jest zamontowany chyba z gutetamą ręcznik, czyli też jeszcze tak a propos, a tutaj była okinawska drużyna Yankees. No dobrze, Jowita zaczęła mówić o utensyliach. Ja też zawsze powtarzam, że kuchenne utensylia i sprzęty to jest rzecz, którą przywożę garściami i zdecydowanie warto je kupować. Ja dzisiaj tutaj nie przygotowałam wielu, ponieważ trochę wam pokazywałam w zeszłym tygodniu, dwa tygodnie temu na live kulinarnym. Pokazywałam wam, chociaż to chyba akurat mam, moje dziwadło do mieszania ryżu i do odcedzania ryżu w garnku do gotowania ryżu, ale mam też na przykład, i to też jest ze Stujenowca, czyli sklepu Hyaku and Shopu, czyli takiego sklepu, gdzie są dosyć tanie rzeczy, moja ukochana, używana od 2012 roku non-stop, obieraczka do warzyw z łebkiem w kształcie Hello Kitty. Za chwilę wam pokażę na zdjęciu, bo też zrobiłam zbliżenie. Ale co na przykład jeszcze? Z Japonii są popakowane, ale jak najbardziej używane. Mamy też oczywiście sprzęt do herbaty, czyli łyżeczka i pędzel do roztrzepywania. Powiedz może od razu, gdzie to kupić. Do roztrzepywania. Ten kupiłam chyba w jakim? Też chyba można w Stujenowcu. Wydaje mi się, prawda? Że ten kupiłam w Daiso, bo zależało mi, żeby to był taki, żeby pędzel, żeby ciasen, czyli pędzel do rozprowadzania herbaty, żeby był trochę lepszej jakości, więc nie kupiłam go w Stujenowcu, tylko trochę klasę wyżej, podobnie, ale też są tam tanie rzeczy w Daiso. I łyżeczka do odmierzania malusieńkich porcji maci, no bo maci niewiele się daje. Co tam jeszcze? A, właśnie. Tu jeszcze ze Stujenowca tarka do imbiru i do wasabi, którą wam pokazałam ostatnio, ale mam coś fajnego jeszcze. Słuchajcie, to jest jedna z moich ukochanych pamiątek, rzadko używana, bo są plastikowe, bez nacięć i niewygodnie się nimi je, ślizga się. Ale to są moje pałeczki Shinkanseny z oficjalnego sklepu z gadżetami na terenie dworca tego zamkniętego Shinkansenowego. I one są w kształcie malutkich, mknących pociągów. Zaraz też wam pokażę zbliżenie. Pudełko jest niesamowite, bo ma tory tutaj, czyli nasze Shinkanseny tutaj sobie parkują. Nie są bardzo wygodne. Pewnie turyści się tym ekscytują tak samo jak dzieci japońskie. Nie są bardzo wygodne, ale są naprawdę fajne i co jakiś czas, jak mnie znajdzie, to ich używam, bo ja sobie tak zmieniam pałeczki.
to może wam pokażę zbliżenie, bo chyba robiłam też momencik, żeby coś tutaj pokazać bliżej, bardziej szczegółowo. O Jezu, trochę mi się na tym drugim monitorze. Ja Kaśka szukuje sobie screenshota z pałeczkami, to ja was tylko zaproszę jeszcze raz do naszego zapisu na nasz newsletter. Nasz newsletter ma nazwę dojaponii.pl, ponieważ na tym newsletterze będziemy wysyłać rzeczy przydatne na wyjazd do Japonii. Kiedy już w końcu Japonia będzie otwarta, to wy będziecie mieć pełny plik rzeczy, które są niezbędne na wyjazd właśnie tam, do tego kraju. I teraz, żeby dostawać od nas te rzeczy, trzeba się zapisać właśnie na newsletter i dystrybuujemy to mailem. Dlaczego mailem? Ano dlatego, że niestety nam Facebook płata figle i większości rzeczy, które wam wrzucamy, wam nie pokazuje. W związku z tym postanowiliśmy odpalić grupę mailingową, listę mailingową właściwie, gdzie to my kontrolujemy po prostu, kto to będzie dostawał, a kto nie będzie dostawał. Właściwie to wy kontrolujecie, bo wy się zapisujecie na tą listę i w tym momencie już do was spływa dobro od nas. Aśka, co masz na jutro przygotowane? Na jutro mam przygotowane zwroty w restauracji, a nie w Izakai, czyli pub restauracji, gdzie tam się skupialiśmy głównie na alkoholu, ale na... I przekąskach. Tak, i przekąskach, ale zwroty przydatne w restauracji, w tym przydatne też dla wegan i wegetarian, gdzie można powiedzieć, że jesteśmy weganami, wegetarianami, nie jemy mięsa, nie jemy ryby. Że to będziemy rozsyłać tak. Już jutro, więc jeżeli nie chcecie, żeby was to ominęło, i gotowa to się zapisujcie jeszcze dzisiaj. Lista, która ma takie przydatne zwroty w kombini, czyli w sklepie Convenience Store, czyli takiego, tego typu sklepy jak 7-Eleven. I to będzie za tydzień. Tak. Ty powiedziałeś jeszcze o Facebooku, że nam płata figle. My pewnie wiecie, że się interesujemy social mediami, bo mimo wszystko jest to jakaś platforma, gdzie do was ciągle tam coś próbujemy wysyłać, ale niestety dochodzą nas też słuchy, że Facebook, jest duża szansa, że Facebook wycofa się z Europy, ponieważ nie chce zdradzić sposobu przechowywania naszych danych. No wiesz, ja myślę, że to jest taka gadka szmatka, myślę, że ich stać na to, żeby się wycofać z połowy świata. Jak widziałam, ponieważ założyłam profil na LinkedInie właśnie, żeby na wszelki wypadek mieć jakiś backup, czytałam artykuł na LinkedInie, który był udostępniony, że nawet Facebook mówił, że dopuszczają taką opcję. A oni nie chcą się do RODO dostosować, a mianowicie nie chcą bezpiecznie przechowywać serwery, znaczy oni te serwery mają w Stanach, tak? To jest głównie chyba o to chodzi, że dane nie są gromadzone w Unii Europejskiej, są przesyłane do Stanów. I niestety wszyscy wiemy, że dane są sprzedawane, bo inaczej by się tak nam reklamy różne na AliExpressie nie pokazywały, prawda? Więc jest niebezpieczeństwo, że na Facebooka trzeba będzie wchodzić przez jakiś VPN-y albo no. Przez to wszystko, przez co wchodzą na Facebooka Chińczycy. Ale no to mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie, że jednak się dogadają. Zresztą jeśli się dogadają, to tylko dla nas to będzie korzyść, bo znaczy, że nasze dane będą bezpieczniej przechowywane i nie będą sprzedawane. Dobra, to ja poproszę widok na mój laptop i tutaj możecie zobaczyć moje pałeczki Shinkansenowe, jak mkną niczym strzała z prędkością prawie że światła. No i ta moja ukochana obieraczka Hello Kitty i tarka. Tarka i obieraczka to był koszt jakiś 100-150 jenów, czyli 3, 4, 5 zł. Naprawdę, tak jak zresztą Jowita mówiła, no całe torby różnych takich rzeczy potem przewozimy, bo jak komuś coś pokaże, że działa, to potem czy mama, czy znajomi, czy koleżanki też bardzo proszą o te rzeczy. Ja nie używam ceramicznej obieraczki, ale jest szał ogólnie od wielu lat w Japonii na obieraczki do warzyw ceramiczne i takie też miałam tu zamówienia, żeby kupować, czy foremki do onigiri, czy foremki do sushi, całą masę takich rzeczy w sklepach typu Daiso, czy takich zwykłych stujenowca.
Sixach, czy właśnie w Donki można kupić naprawdę za małe pieniążki. Natomiast ja chciałam zwrócić uwagę na to, że jak już będziecie w Daiso, to bardzo polecam Wam przejrzeć dział z właśnie z długopisami, z artykułami papierniczymi, z pędzelami i tak dalej. I nie chodzi mi tylko, żeby szukały tam osoby, które na przykład się interesują malowaniem tuszem, sumie czy coś tam, i które szukają pędzli i tuszu w kamieniu do rozcierania, ale też jak najbardziej osoby, które po prostu lubią fajne gadżety papierowe. I też za chwilę Wam pokażę zdjęcie, bo nie chciałam już tutaj robić zbyt dużego bałaganu, ale kilka... O, można już. O, kilka rzeczy, które przywozimy z Japonii czasami wielokrotnie, to na przykład niesamowite papeterie, jakieś notesy, tutaj akurat notesy z motywem kokeshi, czyli tych lalek, które pokazywałam na początku, ale też w prawym dolnym rogu, pokaż jeszcze raz to zdjęcie, widoczne jest cały czas, tak? W prawym dolnym rogu możecie zobaczyć takie dwa dziurkacze. Jeden z liśćmi sakury, drugi z kotkiem. To jest coś niesamowitego, ja choruję na te dziurkacze. Potem jakieś właśnie listy czy zaproszenia można sobie powycinać w kwiaty sakury, czy w koty, czy w jakieś inne elementy, zwierzaki, gwiazdki, cała masa. Uwielbiam te rzeczy, naprawdę bardzo chętnie z tego korzystam. Na zdjęciu też widać gumki, które oni robią w przeróżnych kształtach. Mam zestaw oczywiście z miniaturkami sushi, a tutaj zestaw kupiony na wiosnę. I mianowicie mamy tutaj zieloną herbatę, sakura mochi zawinięte w listek sakury i dorajaki. I naprawdę powiem Wam szczerze, że takie bardzo małe drobiazgi bardzo się przydają potem, bo wiadomo, że zawsze tych prezentów czy tam giftów jest za mało, że jak przyjeżdżamy, to zawsze tutaj komuś, a to jakiś magnesik, a to coś by się było potrzebne. I naprawdę takie drobiazgi są przepiękne i zabawne. Bardzo też polecam kupować w Japonii coś, co dla nas wychowanych w latach 80. na tiktaku jest oczywiste, czyli papier do origami. Bo jak my byliśmy dzieciakami, to w środę, a potem we wtorki był taki program edukacyjny tiktak. I na końcu tiktaka zawsze było... Tak, nie mylić z tiktokiem. Na końcu tiktaka zawsze była sekcja składanie origami w latach 80., 90. w Polsce było bardzo, bardzo modne. My kochamy origami. Origami może być naprawdę niesamowitą sztuką. To nie musi być tylko żuraw, ale może być właśnie taka kusudama, czyli kula złożona z... już trochę zakurzona. Kula złożona z kilkudziesięciu elementów papierowych i naprawdę jest to coś niesamowitego. A w Japonii papiery można kupować już przycięte w pięknych wzorach. Często są to naprawdę wyjątkowe papiery. Tutaj ja mam papier Yuzen i jest tutaj 15 arkuszy, każdy inny w przepiękne wzory. Między innymi właśnie z wzory tutaj królik, czyli mogą się pojawiać takie jak znaki zodiaku. No, okej. Jowita napisała jeszcze, że Daiso to genialne miejsce na kupowanie prezentów dla dzieci, przyborów szkolnych, między innymi notysików, taśm ozdobnych. No właśnie, bo tego jest miliony takich taśm na wąskich do sklejania. Możesz jeszcze raz pokazać? Rzeczy jest. O, widać taśmy tysiące. Tu są w sakury. Ale tych wzorów jest po prostu masakrycznie dużo. I to do listów, do prezentów, do paczuszek. Oni te papierowe kopertki po prostu zaklejają tym paseczkiem kolorowym. Naprawdę daje takiego fajnego klimatu. U nas jakby już ta sztuka listów przepadła trochę, no bo wyparły ją maile i Facebook i jakieś tam, nie wiem, komunikatory. Ale niektórzy jeszcze piszą i naprawdę Japonia to raj, jeżeli chodzi o papierowe takie właśnie różne rzeczy. I nie tylko Daiso, polecam też wizytę w księgarni Kinokuniya. Księgarni, no, to jest taki empik, też są działy z książkami, magazynami papiernicze, więc można naprawdę niesamowite
rzeczy kupić. A ja jeszcze mam taki na koniec chyba już tych gadżetów takich, które też można właśnie kupić czy w sklepach z elektroniką, czy w Daiso. W Japonii jest szał ogólnie na obudowę do telefonów. To jest akurat obudowa, którą kupiłam bardzo, bardzo dawno temu, ale cały czas żyje, ale ten stary iPhone też jeszcze działa, chociaż nie ma w nim karty. Naprawdę, jak jesteśmy w Japonii, to jest szał. Przy czym my na ogół mamy trochę starszy telefon niż akurat jest szał w Japonii, więc te nasze, trochę jesteśmy opóźnieni z technologią, to często już wychodzą ze sklepów, ale warto sobie naprawdę taki bajer kupić. Czy jakieś zwierzaki, ja akurat kupiłam królika, ale czy jakieś postaci znowu z anime, z kreskówek, no to oni mają po prostu na te pokrowce do telefonów fazę totalną. Kiedyś... Słuchajcie, ja mam prośbę do Was, jeżeli ktoś ogląda nas od dłuższego czasu, to czy mógłby napisać, czy zacinał się dzisiaj ten stream, bo mi w statystykach jakieś bardzo dziwne rzeczy się tutaj pokazują, że praktycznie nie transmitujemy więcej niż 0,13 megabita. I to jest bardzo dziwne. No, mam nadzieję, że następnym razem wszystko pójdzie już z płatka. No, takich sytuacji jeszcze chyba nigdy nie mieliśmy, żeby było takie opóźnienie. Nawet jak był ten live Orkiestry Świątecznej Pomocy, to opóźnienie było tam, nie wiem, kilkanaście sekund. To prawda. A teraz się dzieje coś dziwnego. Ja na koniec jeszcze chciałam pokazać zdjęcie, nie moje. A, ja już widzę, co to będzie. To będą słodycze. Ale to może jeszcze nie pokazać. A, już pokazałeś. No właśnie, to nie jest zdjęcie moje. To jest zdjęcie, jedno z konkursowych, zdjęcie Lucyny, które zgłosiła na nasz konkurs. Jeżeli chodzi o fotografię japońskiego jedzenia. Bo dlaczego o tym wspominam? No, KitKaty oczywiście są słynne i tak samo Poki, ale jeżeli byście zerknęli na... chyba mam nowy... Czy to już jest nowy Facebook? Nie, to jest jeszcze stary Facebook. Gdybyście zerknęli na nasze wydarzenie związane z tym live'em, to tam była ankieta, być może braliście w niej udział. I dużo osób głosowało na różne przedmioty, które przywożą z Japonii. Natomiast KitKaty w dziwnych smakach to jest totalny hicior i okazuje się, że każdy przywozi KitKaty. Każdy, mimo że my teraz coraz bardziej mamy mieszane uczucia, bo one są... Powiększ te top ten pierwsze, bo ja nie widzę tutaj za bardzo, co prawda jestem ślepy. Nie mogę powiększyć, bo mam zmniejszony widok przez ekran. Czekaj, może tak, moment. Command plus tak, spróbuj. Tak, tak, tak. Tylko tutaj się coś pisze, przepraszam. No, i to, ale na szczęście koleżanka Japonka pisze, więc jest okej. Dobra, czyli mamy tak. To na co głosowaliście wy. Pierwsze miejsce kupują wszyscy KitKaty w dziwnych smakach. Jak powiedziałam, mam trochę mieszane uczucia, bo uwielbiamy, ale no bywa, że jest tam olej palmowy, więc staramy się teraz mniej kupować. Pałeczki, figurki, wachlarz, kotek manekineko, czarki ceramika, talizmany, czyli to, o czym Konrad mówił, te takie materiałowe, wiszące talizmany, które się przyczepia, one są z intencjami różnymi, czy o szczęście, czy o pieniądze, czy o sukcesy w nauce. Trzeba prosić albo wybierać z odpowiedniego pudełeczka. Poki, czyli paluszki, te takie poki, nasze paluszki, podobne do naszych, ale ze smakową czekoladą. Książki i komiksy po japońsku. My też mamy za nami cała półka komiksy Doraemon, książki o kotach. No, miałam fazę na kupowanie książek po japońsku. Nawet kupiłam sobie, powiem szczerze, bardzo ambitnie pierwszy tom roku, znaczy Ichikeu Hachiyon, czyli 1Q84, czyli tej słynnej książki Murakamiego po japońsku. Niestety zrobiłam to sobie totalną bubę, bo w Japonii często książki wydawane są w dwóch wersjach. Wersja ze znakami, bez podpisów, i wersja ze znakami, gdzie nad trudniejszymi znakami mniej używanymi jest tak zwana furigana, czy ofurigana, czyli fonetyczny zapis, i wtedy z kontekstu można zgadnąć, co to za słowo. I ja niestety
po bodajże półtora roku japońskiego. Kupiłam sobie tą książkę wtedy bez furigany. I pamiętam, że 30 minut zajęło mi przeczytanie pierwszej strony, a to była miniaturka, więc małej strony. Więc tak, książki i komiksy po japońsku kupujemy też. Kimono, yukata. Kimona nie posiadam żadnego, ponieważ marzy mi się bardzo ekskluzywne kimono, a na takie mnie nie stać. Natomiast yukaty, tak jak mówiłam, mamy te użyteczne, czyli onsenowe. Japońska whisky. Prawda, nie mówiliśmy o tym, ale mam przygotowane tutaj. Ej, słuchajcie, w ogóle japońskie piwo. Tutaj jest. Chyba nie było takiej odpowiedzi, nie? Aśka? Pokaż mój pulpit. Czy była? Jeszcze nie doszliśmy. Japońską whisky kupujemy i tańszą, czyli Suntory, i jakieś Hibiki, tak zdarza nam się, single malty. Ja uwielbiam japońską whisky i jeżeli teraz ktoś tutaj jest na live, kto jest fanem whisky i uważa, że nie ma lepszej jak szkocka, czy ewentualnie irlandzka, to ja bardziej lubię japońską, bo jest delikatniejsza. No, a co do tego japońskiego piwa, to słuchajcie, w Japonii coraz więcej, mimo że tam ostro prawo zabraniało tego i blokowało, to coraz więcej jest piw rzemieślniczych. Tam było zdjęcie w ogóle z miejsca, które zniknęło już w Osace, prawda? Tak, możemy to wstępiać. To jest jeden z najsmutniejszych newsów ostatnich czasów, prawdopodobnie przez pandemię. Zamknęli po 100 latach użytkowania. Zamknęli jedną z najsłynniejszych restauracji, w której serwowane jest w Osace fugu przy ulicy Totombori w Nambie. No to dwie były te restauracje, tak, w Osace, ale obie zostały niestety zamknięte. To były te słynne właśnie z tym... No i wracając do tego piwa. To piwo pojawia się rzemieślnicze i naprawdę próbowaliśmy tego piwa. Piwo jest mega drogie, bo kufel potrafi kosztować 40 zł, ale smaki potrafią zaskakiwać naprawdę. I widać, że to jest piwo, które powstało w Japonii, bo jest też w nim yuzu, są te takie smaki typowo japońskie, prawda? Pamiętasz? Natomiast jakbyś mógł jeszcze pokazać na chwilę mój ekran. To, co my zawsze przywozimy, jeżeli jeszcze da się dopchać, to albo Kalpis soda, albo Pop White soda, albo Strongi. Zawsze to przywozimy, to tak a propos alkoholu. Żeby sobie trochę przedłużyć tę podróż po Japonii. To wracamy do naszej ankiety. Japońska whisky i naprawdę polecamy próbować single maltów. Ja wiem, że to brzmi bardzo tak jakoś, nie wiem... Brzujsko. Brzmi jak ale, na za 2 tygodnie. Ale słuchajcie, w kombini można w malutkiej buteleczce kupić sobie jedną porcję na przykład właśnie Hibiki Single Malt, nie wiem, 12-letniej. Ja takie kupowałam. Właśnie to oczywiście nie jest jakoś super tanie, ale myślę, że jeżeli no, niekoniecznie możemy sobie pozwolić, albo nie jesteśmy aż takimi fanami, żeby kupować całą butelkę za jakieś setki złotych, to taką porcję właśnie jak najbardziej można sobie na smaka albo dla kogoś znajomego kupić, tak. Japońska whisky. Słodycze wszelkiej maści. No, japońskie słodycze ja kocham i też rzeczywiście przywożę. Staram się naprawdę przedłużyć ten pobyt w Japonii na te jeszcze kilkanaście dni po powrocie i kupujemy nawet te takiej krótkiej ważności, jakieś mochi czy coś. Zabawne t-shirty. To pokazywaliśmy, czyli jest dużo, a jestem ciekawa, czy to bardziej faceci, czy kobiety. Muszę sprawdzić. Nihonshu, czyli sake, jak ja nie cierpię, ale czasami muszę tak mówić, żeby wszyscy, zwłaszcza zagraniczni ludzie mnie rozumieli. Nihonshu, czyli japoński alkohol, destylat ryżowy, ten delikatniejszy, ale siochu oczywiście też. Miseczki do ramen, miseczki. To wcześniej była ceramika, więc myślę, że to podchodzi. Przywieźliśmy przepiękną ceramikę oprócz hasioki, czyli tych podstawek do pałeczek. Przywieźliśmy kilka przecudnych miseczek na sos sojowy jeszcze z cukidzi i kotki nam stukły w tym roku. Trzymały się 7-8 lat i kotki stukły w tym roku. Obie. Moje piękne. No to trzymaj naprawić złotem. Tak, trzymam te potłuczone kawałki. Mam nadzieję, że tą kintsugi się uda metodą naprawić. Z
Sprzęt kuchenny. O, właśnie, to jest istotne, bo nie tylko te wszystkie malutkie narzędzia i ułatwiające życie pierdółki, ale też sporo osób kupuje na przykład garnek elektryczny do gotowania ryżu. Przy czym to, słuchajcie, opłaca się chyba kupować już przy wylocie w strefie bezcłowej, bo to jednak jest duże pudło, a nie mamy za bardzo na niego często miejsca w bagażu, więc jak kupimy to na bezcłówce i niesiemy ze sobą do samolotu, no to jakoś to przechodzi. No ewentualnie można zamawiać, ale tutaj też trzeba, tak jak mówiliśmy na poprzednim live'ie, trzeba uważać na napięcie, na wtyczki i tak dalej. Więc chyba bardziej się opłaca kupować nawet japońskie sprzęty, ale w Korei właśnie, żeby były te wtyczki już wszystko w porządku. Noże. To się śmiałam, że ja kupuję wszystko, co to tutaj jest wymienione, tylko jeszcze noża nigdy japońskiego nie kupiłam, ale już mam chrapkę. Chociaż znowu się zacięłam tasakiem. Płyty CD, DVD z J-Music, czyli z J-Popem, J-Rockiem i tak dalej. Tego chyba nigdy nie kupiliśmy. Nie. Nie słuchamy J-Rocku ani J-Popu. Zresztą ja jeszcze czasami kupowałam płyty na wyjazdach, ale to bardziej gdzieś w Stanach czy coś. Jakiegoś Boba Dylana, ale chyba żadnych DVD ani CD nie kupiliśmy. Gier chyba też nie, chociaż gramy dużo gier japońskich, to jednak kupujemy je po prostu tutaj. Krapki Geta i podstawki pod pałeczki, czyli też wydzieliło się to z ceramiki. Nie pojawiło się tutaj w ogóle, tak mi teraz dało do myślenia, przy tych płytach CD i DVD nie pojawiła się kwestia sprzętu, elektroniki. Bo był taki moment, gdzie się bardzo opłacało kupować elektronikę w Japonii, kiedy jen stał nisko. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, że niektóre urządzenia mogą działać inaczej. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ma ochotę na zakup telefonu typu iPhone, na przykład w Japonii, bo są nowsze, trochę tańsze, to trzeba pamiętać, że nie da się wyłączyć dźwięku robienia zdjęcia, bo takie u nich prawo jest. Natomiast zastanawialiśmy się nad zakupem optyki do aparatu, czy jakichś obiektywów aparatów, ale chyba biorąc pod uwagę zakupy w Polsce w jakichś takich promocjach przy cashbacku, to niekoniecznie to się bardzo opłacało, prawda? A tam też chyba momentami. No zdania są podzielone, tak. I część osób poluje na fajne jakieś szkła, obiektywy, które są tańsze. Wydaje mi się, że jeszcze bardziej używany sprzęt się opłaca kupować w Japonii. Tak, ale na tax free właśnie, jakieś odliczenie albo zakup na firmę, no, ale to bardziej kwestia odliczenia właśnie. To ja wam pokażę, co ja sobie z elektroniki przywiozłam. Japońską klawiaturę na Bluetooth do Maca. I ona ma tutaj... Ze znaczkami. Tak, ze znaczkami, ma hiraganę. Nie wiem, czy widać coś? Widać, tak. I nie była wcale droga. Nie jestem do tej pory pewna, czy to jest oficjalne, czy nieoficjalne urządzenie, bo papiery wskazują, jakby było oficjalne, ale cena była tak niska. Chyba będziemy kończyć, tak. Bo widzę, że nam raportujecie, że nasze UPC już powoli się też kończy. I nie wiem, jakiś koszmarny problem mamy albo z naszym restreamem, który nam rozprowadza streamy na różne platformy. Ale do tej pory działało. Albo z naszym łączem internetowym, ale to tak dzisiaj, no. Sąsiad nam dzisiaj wiercił w stropie, może nam przewiercił kabel od internetu. Ale to akurat się dobrze składa, bo doszliśmy do końca mojego scenariusza prezentowego, czyli przelecieliśmy przez przez tradycyjne pamiątki, przez pamiątki związane z popkulturą, przez tekstylia, krótko przez osprzęt kuchenny, no bo o tym trochę mówiliśmy na poprzednim live'ie, nie chcemy się powtarzać, i przez dziwadła, czyli typu jakieś właśnie ręczniki, pałeczki, shinkanseny i różne dziwne rzeczy ze sklepów stojenowych. Jaśka zaraz zachrypnie, więc będziemy kończyć. Zapraszamy was za 2 tygodnie, gdzie będziemy rozmawiać o
rzeczach, na które warto wydać w Japonii pieniądze, czyli jeśli ktoś nie jedzie do Japonii na totalnie budżetowo, tylko no, chciałby zobaczyć taką Japonię prawdziwą, czyli oczywiście spędzić trochę czasu na ulicy i podjeść trochę street foodu i przespać się w kapsule, no bo to nie kosztuje jakieś masakryczne pieniądze, ale jest doświadczeniem wartym zrobienia, wartym uwagi, no to mimo to Japonia też daje możliwości na bardziej wykwintne rozrywki i takie, które nie są za darmo i na takie, na które być może trzeba poświęcić trochę pieniędzy, a być może nawet zarezerwować je z dużym wyprzedzeniem, i to o nich chcieliśmy opowiedzieć w live'ie za 2 tygodnie. Live za 2 tygodnie, czyli będzie ten live, już włączam planszę, 17 października, oczywiście tradycyjnie o godzinie 19. Jeśli okaże się, że ten nagranie tego live'a faktycznie będzie totalnie szarpało, to postaramy się wgrać jego wersję taką, którą sobie zgrywamy na dysk tutaj lokalnie u nas w domu i będzie ona dostępna, ale tylko na YouTubie, więc gdybyście chcieli komuś pokazać replay, to zapraszamy na naszego YouTuba. Nasz YouTube jest prosty, jest to adres btth.tv. BTTH.tv i myślę, że teraz możemy was od razu poprosić, żebyście zapamięci wpisali to i dodali. I dajcie nam suba. Tak, jest tam chyba 100 subów tylko. Dajcie nam suba. Tak, dopiero startujemy. Albo w ogóle dajcie nam łapkę w górę. Mam jakiegoś takiego trolla, który jest z nami chyba od już 4 lat, który za każdym razem, jak jakiegoś live'a wrzucamy na YouTube, daje nam łapkę w dół. Ja to myślę, dajcie nam łapkę w górę. Ja się domyślam, kto to jest i to nawet chyba ktoś z japońskim paszportem, ale mniejsza z tym. W każdym razie, tak jeszcze a propos tego, tej Japonii na bogato, to nie chcę, żebyście pomyśleli, że to będzie live dla bogaczy, czy jakichś tam ludzi z osobnymi portfelami. Warto sobie nawet taką ekspedycję totalnie budżetową zaplanować tak, że na przykład jeden dzień albo jeden nocleg sobie zarezerwować w trochę lepszych warunkach po to, żeby odrobinę tego japońskiego, czy ryokanu, czy takiego właśnie luksusu odrobinę zaznać, bo mimo wszystko daje to bardzo dużą dozę odpoczynku, a przede wszystkim można się poczuć rzeczywiście jak w prawdziwej Japonii, niekoniecznie tylko jako backpackers. Więc te osoby, które planują podróż, a jeszcze nie mają zbyt bogatego budżetu, też zapraszamy, bo być może coś ciekawego tam się dla was znajdzie po prostu w tym i coś was zainspiruje. Czyli widzimy się za dwa tygodnie. O 19. To już tradycja, prawda? I teraz zapraszamy was, żebyście przeszli na btth.tv, zaobserwowali nas i tam, jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony z YouTube'em, to trzeba włączyć dzwoneczek po to, żeby na pewno dostawać powiadomienia, bo YouTube też nie wszystko wszystkim pokazuje. Więc łapka w górę, dodać do obserwowanych i włączyć dzwoneczek, czyli powiadomienia o nowych filmach. Widzę podziękowania za live'a i to my dziękujemy. Dzięki, fajnie, że byliście z nami. Tyle czasu. I że mogliśmy się z wami podzielić naszym japońskim bzikiem. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Arigato gozaimashita. Dewa mata.